Serdecznie witam dzisiejszej sesji panie i panów radnych. Jednocześnie informuję, że w sesji udział bierze pan Wojt Marek Górczyski, jest pani skarbnik Anna Falowska, pewno będzie też... Pani skarbnik? Przepraszam, pani sekretarz. Pani skarbnik. No myślałem o pani skarbnik, której nie będzie. Są panie i panowie sołtysi, jest pani redaktor, przedstawicielka przeglądu Kolskiego i obsługa techniczna. Będziemy nagrywali. Wszystkich państwa jeszcze raz serdecznie stwierdzam, że w dzisiejszej sesji na 15 radnych zgodnie z listą obecności obecnych jest 15. To oczywiście stanowi kworum do podejmowania ważnych uchwał. Panie radni, w materiałach otrzymaliście proponowany porządek obrad. On był ustalony w porozumieniu z panem wójtem. Ale do tego porządku obrad jest wniosek pana wójta o jego rozszerzenie, o punkt podjęcia uchwały w sprawie zmiany w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Osiek Małych. I prosiłbym bardzo, kto jest za tym, aby rozszerzyć porządek zaproponowany przeze mnie w materiałach o podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Osiek Małych. Proszę ręka do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Twierdzę, że radni rozszerzyli porządek obrad o punkt zmiany w uchwale wieloletniej prognozy finansowej i proponuję, aby był on punktem po ósmym jako dziewiąte, a kolejne dziesiąte, no bo to się wiąże z podjęciem zmian w uchwale budżetowej. Czy są inne propozycje co do porządku? Nie ma. Wobec tego proponuję, aby przyjąć dzisiejszy porządek obrad w wersji jak materiał z uwzględnieniem przed chwilą przegłosowanego wniosku. Proszę ręka do góry. Kto jest za takim wyłączkiem obrad? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji będzie obowiązywał porządek przed chwilą ustalony. Dziś kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu z 18 sesji Rady Gminy Osiek Mały. Ten protokół był napisany w biurze rady, jest tutaj jego treścią albo zgodnością zapisów w protokole z przebiegiem sesji. Zajmuje się zespół do tego powołany. Czy ten zespół ma uwagi co do zapisów w protokole z przebiegiem sesji? Zespół nie wnosił uwag. Zespół nie wnosił uwag. Wobec tego proponuję o przyjęcie protokołu z 18 sesji bez czytania. Proszę bardzo, ręka do góry, kto jest za tym, aby przyjąć bez czytania. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzą, że radni przyjęli protokół z 18 sesji. Kolejny punkt. Tu się chyba wkradł kupon, bo tu jest przyjęcie protokołu z 18 sesji, a dzisiaj zwołujemy 21 sesję. Zaległości protokołu. Tą zaległość protokołu. Mówimy o tamtej sesji. Teraz przyjmujemy z 18. Pozostałe nie są jeszcze przygotowane. I dlatego tak. Punkt kolejny. Czwarty, sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej. Proszę pana wójta o przedłożenie. Ja wiem, że to nie za wiele, bo posiedzenie rady gminy odbyło się tydzień temu, także za dużo tego sprawozdania nie ma. Chciałem poinformować, iż pierwszy etap remontu w urzędzie gminy się zakończył. Pracownicy przenieśli już się na dół i od dnia popołudnia wczoraj już pracujemy na normalnych warunkach. I dzisiaj rozpoczyna się, w godzinach południowych pewnie wchodzi ekipa, bo jeszcze resztę przenoszą pracownicy
tych rzeczy, które były tam u góry na świetlicy i od południa rozpoczyna się remont góry, czyli powiększenia tej świetlicy u góry i remontowania łazienek na salę sesyjną. Na poprzedniej sesji właśnie tutaj kolega sołtys się pytał z kolonii Osiekmawy o te urządzenia, że jakieś są tam problemy. Ja tak mówiłem, że no pewne sprawy są no niezależne od nas, trzeba no zrobić zapytanie, uzgodnić z firmami. W każdym bądź razie na dzień dzisiejszy, wczoraj zostało dostarczone jedna część zakupów tych urządzeń, dzisiaj będą następne. Myślę, że w poniedziałek lub wtorek wraca pani Emila i wtedy już będziecie mogli przyjechać, odebrać, pokwitować odbiór i w przyszłym tygodniu będziecie mogli z tego korzystać. Ogłoszony też został przetarg na drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków. W przyszłym tygodniu będzie rozstrzygnięty i będzie to no, pierwsza droga, która będzie realizowana w tym roku. Następnie no, czekamy jeszcze na dokumenty z powiatu. Jak tylko dostaniemy pozwolenie, będzie ogłoszony przetarg na drogę w Osiedlu Małym. Na końcu realizacja będzie dopiero drogi tej małego odcinka drogi. Następnym odcinkiem będzie Łuczywno, czyli może równocześnie, bo tutaj pojęcie dokumenty są, jak tylko dostaniemy je, będziemy ogłaszali przetarg. Ostatnią drogą, która będzie realizowana, będzie droga na ten mały odcinek w Dębach Szareckich, ze względu na to, iż tutaj czekamy na procedury agencyjne, żeby mogli nam przekazać, dopóki nie przekażą. My jesteśmy gotowi, ale dopóki nie przekażą, nie możemy ogłaszać przetargu. To wszystkie sprawy, które na ten moment się zajmowałem przez te tydzień. Dziękuję panu Wójtowi za sprawozdanie. Czy uwagi jakieś poradnie mają do sprawozdania pana Wójta z działalności międzysesyjnej? Nie ma, dziękuję bardzo. Punkt kolejny, interpelacje i wnioski radnych. Stwierdzam, że na piśmie do biura rady ani na moje ręce nie wpłynęły interpelacje ani wnioski radnych. Wobec tego tradycyjnie uczciwie. Proszę bardzo. Zaczynamy od pani Nowickiej. Panie Wójcie, mam takie pytanie, też do zgłaszane. Kiedy będzie przegląd gminnych oczyszczalni przydomowych? Czy w tym roku nastąpi dołożenie lat na ulicy Północnej Torowej? Ja akurat nie oglądam, ale oglądający nagrywanie sesji prosili bardzo, żeby nagłośnienie wprowadzić, bo bardzo często jest słabe nagranie. Dziękuję bardzo. Może to od razu nagłośnienia. Ja już do końca tę sprawę oglądam w ten sposób wcześniej, niż nie skończymy tamtych pomieszczeń, gdzie będą się odbywały sesje. No nie ma sensu tutaj montować czy kupować. Trzeba pod tamto pomieszczenie wybrać i wtedy po oddaniu do użytku będziemy wtedy mogli go zrobić. Proszę bardzo. Proszę, Ochocki później. Panie Przewodniczący, na zrobienie tego przepustu od kolonii Osiekmawy do Cegieli. Tam coraz więcej ślad. Ja na tego bym było zawsze do Suszala. Dziękuję bardzo. Przepustu dam? Panie Wójcie, Przewodniczący, przekazała mi na Słonikach Osieckich, na końcu, przy wyjeździe na Tarubek, na zakończu wsi, jest tam takie zakrzaczenie, gdzie drzewo się pochyliło,
utrudnia przejazd i widoczność, żeby tam wyciąć to. I równiarka też nie wiem, tam nie chodziła do pana Strałka i w tym kierunku to właśnie, nie wiem, przy remizie, które tam jeszcze przy świetlicy wyjeżdżone. I znak, powstał tam się znak ograniczenia prędkości, bo tam ta droga jest też dość ruchliwa, szerokowa, że tak powiem, na tą polną. Nie ma pana radnego z powiatowego, ale ograniczenie prędkości jeszcze dotyczy Uszybna, bo od jednej strony nie ma też znaku tablicy teren zabudowany i nie wiem, czy to razem byśmy te tablice przy drodze powiatowej. A kopalnia jak jeździ, to wiadomo, już nie chce się powtarzać, jakie prędkości, jakie to nasze i też na tym łuku przy remizie zakrzaczenie, może nasza ekipa tam wiedziała, bo nie się powiatu doczekamy. Akacje teraz okres liściasty, drzewa tam są i nie ma widoczności. Proszę bardzo. Chciałbym zgłosić taką interpelację o wykoszenie drogi w miejscowości Szarłaczów do pani Pawła. No Piotr, a później jeszcze. Panie wójcie, ja mam taką sprawę, no, rozmawialiśmy nawet na ten temat później, odnośnie tej lampy. Oświetlenie było zmieniane w miejscowości Młynek, no i nadal. U pana Turskiego lampa nie jest zdjęta, założona jest nowa, a została zdjęta przy moście. Nic tam w tej sprawie się nie robi. Także most jest teraz nieoświetlony. Także nie wiem, jak to właśnie dalej będzie wyglądać. Pan Rada, no tam była lampa. Chciałem prosić tylko, tutaj na boisku jest taki suchy konar na drzewie i istnieje ryzyko, że on może spaść na widzów czy na młodzież tam, która się czasem spotyka w okresie letnim. Po prostu by trzeba było odciąć to szpilą spalinową przez konar, żeby nie zagrażał tam. Proszę bardzo. Proszę. Jedno pytanie, panie wójcie, mam takie pytanie, czy w tym tegorocznym budżecie nie znaleźlibyśmy trochę środków, żeby móc zmienić nagrobki na grobie nieznanego żołnierza Wysieku Wielkim oraz Węgla Szlacheckich? Pan radny Lewandowski. Panie wójcie, w sprawie przeniesienia hydrantu przy boisku, w jaki sposób będzie podlewane boisko po modernizacji i czy to będzie przenoszone ten hydrant na drugą stronę ulicy, czy nie? Dziękuję. Panie wójcie, może tak trochę nie zręcznie, niemniej jednak myśmy mówili o wczorajszej komisji, a dzisiaj tu chciałbym od razu powtórzyć, co było ustalone, żeby w tym kierunku, jeśli chodzi o transport węgla do kopalni, tą drogą koło Sąpolno, dużej ładowności gondolę po 3-4, tak jeden za drugim, 24 na dobę. Myślę, że w krótkim czasie, ta droga nie jest za szeroka, w krótkim czasie to, co mówiliśmy, pobocza zostaną odłamane, no bo wiadomo, że to nie jest ciężar 30 ton, tylko może 60, a może 80, czy nawet i więcej. No niechby to, co mówiliśmy, niechby powiat przed układy z kopalnią i jeżeli już innej drogi nie ma, to niech podpisze jakieś zobowiązanie, ale prawnie ustalone, że
w momencie, kiedy się rozsypie droga, to kopalnia naprawi, żeby nie było w ten sposób, że no słuchajcie, powiat nie ma pieniędzy, chyba wy jako gmina własnych środków przypilnować tych projektów. Ale widzę, jest, że wożą kopalni, a mają jeszcze nowy dobytek. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś? Dziękuję bardzo. Odpowiedzi w stosownym punkcie. Punkt 6. Wprostnej przyczyny pan radny nie, jakieś obowiązki służbowe w powiecie go uniemożliwiły mu udział w dzisiejszej sesji, stąd jeżeli byłyby jakieś takie pilne sprawy do przekazania, to tylko tyle jako przekazujący. Rozumiem, że nie ma. Właśnie to są wnioski, zapytania do przedstawicieli policji, ich też dzisiaj nie ma, widocznie jeden, ale może ich, może zepsuty, wiesz o to, nie ma, jeżeli ktoś innego może przekazać, to na to może być przyjemny. Na ich prośbę zresztą ten punkt został wpisany, zawsze. Rozumiem, że nie ma. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetowej w budżecie na rok 2016. Radnych nie ma, spróbuję tak. Radni państwo otrzymaliście w materiałach projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok. Te zmiany były omawiane na komisji wspólnej. Spróbuję przekazać, jak było, w jakim kierunku te zmiany mają iść. Zwiększa się wydatki. Zwiększa się wydatki w rozdziale 402, to jest zaopatrzenie w wodę, o kwotę 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remonty pomp głębinowych i naprawy sieci, bo tych środków w budżecie brakuje. Kolejny to jest rozdział 854-15. Pozostałe wydatki tam są, to jest zwiększenie o 4980. Chodzi o, po rozliczeniu ostatecznym wyszło, że przyznane stypendia naukowe wójta gminy nie znajdują w starym budżecie pokrycia w tej kwocie 4980. Uczniowie nie dostali pieniędzy, bo to jest tam miesiąc czasu na wypłatę, dostali certyfikat. Teraz jest ten moment, żeby uzupełnić i żeby nie wyszła sprawa, że dostał certyfikat, a pieniędzy nie. I w rozdziale 754-12. To jest, tu konkretnie o straże chodzi, zwiększa się budżet w paragrafie 42.70, zwiększa się o kwotę 70 tysięcy z przeznaczeniem na remonty. Tutaj konkretnie z wypowiedzi wczorajszej wynikało, że te 70 tysięcy to jest podzielić na dwa, to jest dla kolonii Osiek 35 i 35, druga to było Grzegorzowce. Łączny wzrost tych wydatków bieżących to jest kwota 84.980. Ale ponadto proponuje się do sfinansowania nowe zadanie inwestycyjne. I tak w rozdziale 700-05, paragraf 60-50 tysięcy złotych na modernizację budynku wykorzystywanego na piwnicę w Wspólnikach Osiedlowych.
tam jest wymiana dachu i wczoraj do tej, w tej kwocie również usłyszeliśmy, że wymiana okien. W rozdziale 010-010 to jest sanitacja gminy. Chodzi o 150 tysięcy złotych na wybudowanie odcinka 340 metrów bieżącej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Dębasz Szlachecki. To jest na te do tych działek, które powstały przy drodze do cmentarza. Tam dwie, trzy są zasiedlone, te 150 tysięcy, no bo tam, tam bezwzględnie trzeba przepompować, inaczej to się zrobi, tam jest różnica, zbyt duża różnica poziomu. Ponadto wprowadza się do finansowania nowe dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Propozycja jest taka tutaj po wystąpieniu pana dyrektora Chmieleckiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole o pomoc w zakresie zakupu respiratora chłopowego. Propozycja jest 10 tysięcy dotacji. Do pana wójta wpłynął wniosek swego czasu, to już trochę czasu minęło w tym roku, o dotację przeznaczenie dla parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racieńcicach na wykonanie naprawy chodnika wokół kościoła, że to jest kościół zabytkowy. Wpisany do rejestru zabytków. Propozycja jest 5 tysięcy złotych. Oczywiście, że to jest w tym wypadku jest to dotacja dla gminy Sąpolno i ona się będzie rozliczała, jeżeli udzielimy, a przekazuje już łącznie dla parafii. Powyższe zmiany powodują łączny wzrost wydatków o kwotę 299 980, co spowoduje wzrost niedoboru budżetu z kwoty 580 150 do kwoty 880 130, które zostanie sfinansowane wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217.2.3. I to są te zmiany, już o poszczególnych tabelkach nie mówimy, dlatego że u goście ich interesuje kwota, nie w której tabelce. Proszę bardzo. Tak, proszę. Chciałbym złożyć wniosek formalny o zmniejszenie planu wydatków w pozycji w rozdziale 85.11, paragraf 62.20, kwota 10 tysięcy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Również składam wniosek o zmniejszenie wydatków w kwocie 5 tysięcy w rozdziale 92.120, paragraf 27.30 dla gminy Sąpolno. A jednocześnie proszę o zwiększenie wydatków na dofinansowanie OSP Dęby Szlacheckie w kwocie 15 tysięcy. Jednostka ta, jak wszyscy wiemy, wstępuje do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Myślę, że ta jednostka bezpośrednio na mieszkańcom będzie służyła w ratowaniu życia i mienia. Pomoc finansowa szpitala nie jest zadaniem własnym gminy, dlatego uważam, że przekazanie środków jest niecelowe i bezzasadne, mając na uwadze potrzeby finansowe gminy. Również jeszcze jeden wniosek o zmianę zadania inwestycyjnego w rozdziale 01010, paragraf 6050 na kwotę 150 tysięcy. Mogę jedną uwagę. Za dużo wniosków jest, musimy jeden wniosek najpierw procedować. Jeden wniosek, później drugi, później trzeci, bo tak to praktycznie nie ma wniosku, tylko wniosek będzie o odrzuceniu projektu uchwały. Jeżeli pojedyncze, to proszę pojedyncze. Rozumiem, że pierwszy to jest o 10 tysięcy złotych. Najpierw ten wniosek rozstrzygniemy, później następny. Najpierw to. Nie ma, jak zrobimy ten, no to w zasadzie mówimy, że tej uchwały nie ma. Jeden. Po pojedynczym. Już skończyłam.
Proszę. Nie, tutaj liczą ci nic. Proszę Państwa, jest wniosek pierwszy, aby wykreślić dotacje dla sektora finansów publicznych przeznaczenie w wysokości 10 tysięcy złotych, tak to rozumiem, tak? Tak. Z przeznaczeniem dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole na dofinansowanie respiratora tłokowego dla ratowania życia i zdrowia plus taki wniosek jest. Czy są przeciwne? Rozumiem, że projekt uchwały jest taki, jaki. Wobec tego, kto z pań i panów radnych jest za... Mamy dyskusję trochę. Mamy dyskusję, proszę bardzo, no jeżeli nie chodzi. Proszę, proszę. Wczoraj na komisjach ja nie jestem przeciwna szpitalowi, ale to, co się dzieje w naszym polskim szpitalu, dlatego też ja pierwsza jak powiedziałam, że ja za tym wnioskiem głosować nie będę. Po prostu za źle się w naszym nie, przeciw, przeciw, przepraszam. No będę głosowała za wnioskiem o odrzuceniu, dlatego że no niestety źle się w naszym polskim szpitalu od dawna dzieje i to, co nam pan dyrektor mówił tak pięknie. Ja mu powiedziałam wtedy, ja znam z autopsji pewne sytuacje, do które do pana pełniącego obowiązki nie docieram. Dlatego też popieram wniosek i będę głosowała o wykreśleniu. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. Ja uważam przeciwnie, ponieważ wszyscy wspomagają, co tutaj pan dyrektor mówił, w jaki sposób ten szpital, myślę, że ta kwota 10 tysięcy nie zachwieje naszego budżetu. Należałoby, uważam, pomóc, bo pan dyrektor tutaj ma, przedstawiał swoje ambitne plany, co ma do zrobienia. Naprawdę im ciężko, każda gmina jak pomoże, to by się nic nie stało, a jednak wszyscy korzystamy z usługi i pomocy z tego szpitala. A zdrowie jest dość ważne. Proszę, żebyście się... Wypadałoby w tej sytuacji zachować się w porządku i pomóc tą skromną kwotą. Proszę, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W tej sprawie? Tak. Tak, no dobrze. Proszę? Tak, ale... Nie, nie, ja tylko chcę właśnie powiedzieć na temat tego szpitala, bo tutaj radny Makarowicz mówi, że każdy, że pan dyrektor ma ambitne plany. Każdy z dyrektorów, który był, miał ambitne plany. Ostatni zadłużył szpital na 10 milionów, więc uważam, że ta jednostka nie pracuje tak, jak powinna pracować. Ostatnio byłem na pogotowie, bo mi się zdarzyło. Przerobiłem to przez 6 godzin, chodząc od gabinetu do gabinetu. Nie wiem się, kto mną zająć. A więc ja uważam, że jeżeli szpital jest, należy pod powiat, to powiat powinien się tym zajmować. A przede wszystkim od takich rzeczy jest państwo. Uważam, że tutaj radny Ziółkowski bardzo dobrze skierował tą interpelację w kierunku tego, żeby doposażyć jednostkę w dębach szlacheckich. Jeżeli ona wchodzi do krajowego systemu, kupić do jednostki, a nie dawać szpitalowi. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę. Takie jeszcze jedno pytanie, że jaką mamy pewność, że szpital nie zostanie sprywatyzowany i co wtedy? Nasze pieniądze ktoś weźmie po prostu nasz sprzęt. Ja uważam, że szpital bardzo dobrze teraz zaczyna prosperować. Miałem okazję tam być na pogotowiu. Jestem zadowolony z tych usług i nie uważam, jak kolega Makarowicz, że należy dofinansować. Bez względu na to, czy ten szpital przejdzie na własność tę prywatną, czy nie, to co? Mamy go całkowicie zaniedbać? Jestem za. Ja jeszcze tylko pamiętam, szkoda, że to miało miejsce po spotkaniu z panem dyrektorem. Fakt autentyczny, dziecko 14-letnie pojechało na pogotowie, gdzie powinien otrzymać zaszczyt od razu. To pani doktor wypisała receptę, ojciec musiał jechać tutaj do nocnej apteki, aptekarka była zdziwiona, a okazało się, że zaszczyt. To należy, jeżeli oszczędności, należało powiedzieć,
my podamy zaszczyt, państwo wykupicie, a nie dziecko 14-letnie. Dlatego nie chodzi o 10 tysięcy, bo ja rozumiem, ja wspomagam i doskonale wiecie, ale no niestety nie mówcie, że się dobrze dzieje, źle się działo i się nadal źle dzieje. Dziękuję bardzo. A ja bym miała Ja uważam, że nie powinniśmy się zajmować rozdawnictwem. Prosta sprawa. To są nasze pieniądze, z naszej gminy i powinniśmy... Decyzję podejmą radę. Oczywiście. Mam prawo powiedzieć, co myślę. Proszę bardzo, przyjeżdżę. Proszę państwa, głosujemy, tak jest, wniosek za tym, aby z projektu uchwały wykreślić, bo tak to rozumiem, wykreślić dosłownie w rozdziale 851.11, paragraf 62.20, kwotę 10 tysięcy złotych, która kierowana, zapisana jest jako dotacja dla szpitala. To jest za wnioskiem złożonym przez radnego Dziółkowskiego. Proszę, ręka do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Sześć, dziewięć, piętnaście, pięć. Wniosek uchwał. Proszę, pan radny Dziółkowski, może być drugi wniosek, nie wszystkie, tylko drugi. Drugi wniosek było zmniejszenie wydatków w rozdziale 92-120, paragraf 27-30 dla gminy Stąpony. Proszę bardzo, kto chce zabrać głos? Pan radny Bakarowicz. Drodzy państwo, jak kolega Dziółkowski tak wnioskuję, no to się dziwię bardzo, bo co roku dajemy jakieś dotacje na inne kościoły, do Dębna Królewskiego, gdzieś tam jeszcze, co mamy swoich mieszkańców. U nas ostatnia dotacja była 10 lat temu na kościół, bo dużo się dzieje, dużo jest remontów. I w tej chwili sytuacja, poprosił ksiądz z radą parafialną o jakąś pomoc w remoncie i byśmy mieli nie wspomóc, to byłoby też nie w porządku. A co za tym idzie, za tą pomocą jest problem, że część mieszkańców ubyła z naszej parafii, bo weszła kopalnia. Należałoby w jakiś sposób zrekompensować ten ubytek mieszkańców, że teraz mi parafia jest mniej parafian i nie mogą... Ja to tak gminę, bo A są wolno pomagać w rejonach, kościoły nie tak. No fakt, że jest to na ich terenie, ten kościół naszej parafii, ale jest tam inwestycja na 150 do 20 tysięcy, także że te 5 tysięcy to nie byłoby dużo. I prosiłbym na radę o głosowanie tej stronnej pomocy i tej sytuacji na nas. Proszę bardzo, pan radny, jeżeli też zabrać głos. Głosujemy wniosek drugi. Skreślenie z projektu proponowanej uchwały w rozdziale 927-20, paragraf 27-30. Dotacji w kwocie 5 tysięcy złotych dla gminy Sąpolno z przeznaczeniem na dofinansowanie robót przy kościele w parafii Racięcice. To głosujemy również tak. Kto jest za wnioskiem pana radnego? Proszę, ręka do góry. Raz, dwa. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Dwóch. To coś brało. Coś brakło.
W głosowania stwierdzam, że wniosek pana radnego Głuchowskiego został odrzucony albo nie przyjęty. W związku z tym nie rozpatrujemy trzeciego wniosku, bo był trzeci wniosek, żeby te kwoty przeznaczyć na Straż w Dębach. No, tych kwot nie ma, więc tego wniosku nie głosujemy. Rozumiem, że tyle. Czy jeszcze jakieś inne wnioski? Proszę bardzo. O zmianę zadania inwestycyjnego w rozdziale 01010, paragraf 6050 na kwotę 150 tysięcy. Zmianę na kolonie Osiek Mały. Droga w miejscowości Dęby Szlacheckie została w tamtym roku przejęta. O ile dobrze wiem, są tam tylko trzy posesje. Jeśli chodzi o kolonie Osiek Mały, jest więcej mieszkańców, około 38 budynków. Taka analiza jest potrzebna mieszkańców. Co za tym idzie, większe wpływy do budżetu gminy. Szanowni Państwo, zagrady w całej gminy, a nie jednej wsi. Widzę również potrzeby innych miejscowości. Musiałem wybrać między zadaniami, które nie leżą w gestii gminy, a zadaniami naszych. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Wójt. Ja nie zrozumiałem, że radny proponuje, że te 150 tysięcy przeznaczyć na kolonie, ale budowę drogi. Na kanalizację. Na kanalizację czy na drogę? No bo ja zrozumiałem drogę właśnie. No tam to te pieniądze, te 150 tysięcy to jest nie droga, tylko kanalizacja. No to jest kanalizacja. No tak, dobrze. No ale ja zrozumiałem, że mnie radny mówił, że przeznaczyć na drogę w kolonii Osiek Mały. Nie. Ja tak rozumiem. Drodzy Państwo, tak jak też informowałem na poprzedniej sesji, że dokumenty mamy przygotowane, aby składać na dofinansowanie i budowę kanalizacji w miejscowości Kolonia Osiek Mały oraz Rosowa. I jak tylko pojawił się nabór, liczę, że ten nabór będzie koniec trzeciego lub czwarty kwartał tego roku, będziemy składali środki i że tam budowa w tych dwóch miejscowościach ruszy w przyszłym roku i wtedy budżet będzie przeznaczony na te drogi. Także w tym momencie przeznaczanie tych środków jest bezzasadne, bo ta inwestycja, mówię, nie będzie w tym roku i tak realizowana. Jeżeli Państwu nie odpowiada, mówię, realizacja tego zadania Dęba Szlacheckich, to możemy mówić, że zdejmujemy i nie zwiększamy wydatków w tym roku, tylko i wyłącznie, bo mówię, na cel kanalizacji kolonii Osiek Mały czy Rosochy będą środki, mówię, przeznaczane z budżetu i środki pozyskane z zewnątrz, te, które będą potrzebne. Jednakże tutaj odpowiadając jeszcze, że są trzy zabudowania tam, no tak, oczywiście, że są trzy zabudowania, dwie działki jeszcze wydzielone następne, także robimy do końca, czyli będzie to obsługiwało razem, będzie obsługiwało pięć czy sześć działek. Jednakże tak już mówiłem wczoraj na komisjach, że no w tamtym roku robiliśmy na przykład na Żerominie dla jednej posesji, no bo jeżeli ktoś się pobudował, podział działek jest, załóżmy po drodze mieszka, jeszcze jest wolnych pięć działek, ktoś kupił, na dzień dzisiejszy się nie buduje, ale wybudował się pan Michalak, no i wtedy on, do niego podłączyliśmy, ale to nie znaczy, że do niego, bo zanim te są działki, tu nie będziemy jeszcze dalej przedłużać i będą się następni podłączali. Także ten argument, że tu są na ten moment trzy zabudowania, a jutro czy tam pojutrze będą następne dwa, no moim zdaniem nie jest to ten argument, bo tak jak mówię, że w tamtym roku budowaliśmy dla jednej, ale ja też tego nie uważam, że budowaliśmy dla pana Michalaka, tylko robiliśmy sprawę, że po prostu tam przyszłościowo, bo tam będą następne działki budowane i tak, tak jest we wszystkich miejscowościach. Także decyzja zależy oczywiście od tego. Proszę bardzo. Czy w tej sprawie jeszcze? No, mam informację tutaj właśnie od kolegi o tym, co mówiłem, że konkurs ma być ogłoszony w miesiącu wrześniu właśnie na dofinansowanie ze środków, to już tu radnych informowałem, że maksymalnie tak jak my, nasza gmina może dostać 2 miliony złotych.
dofinansowanie to jest właśnie w wysokości 63,63%. Proszę bardzo. W poprzednim, poprzednim rozdaniu mogliśmy dostać 4 miliony i te 4 miliony dostaliśmy. No teraz niestety zostało 52 miliony, o tym już informowałem. Ja jeszcze w tej sprawie kanalizm, jeśli się mogę wypowiedzieć, to skorzystam. Tak jak tutaj radny Ziółkowski mówił, to ta droga była przyjęta rok temu, ale i teraz się robi kanalizę. Ale jeżeli już chcemy realizować coś dla mieszkańców, dobrze, niech będzie ta kanaliza, ale może w przyszłym roku. Ale w tym roku, panie wójcie, pan przeznaczył tutaj czy rada przeznaczyła 70 tysięcy na strażnicę. Może przenieść te środki, część tych środków przykładowo na dodać do tej strażackiej kuli i zrobić nie dwie jednostki, a trzy jednostki, ponieważ tak tutaj wychodzi, że dostajemy po 35 tysięcy, a koszt świetlicy w Smunikach Osieckich będzie wynosił 50 tysięcy. Więc myślę, że z tą kanalizą moglibyśmy się wstrzymać, a przenieść środki na właśnie strażę, zrobić 3 czy 4 jednostki porządnie. Ponieważ samo to, że 35 tysięcy będzie, to za te 35 tysięcy ja posadzki nie wyleję u nas w remizie. A po drugie, można by pisać jakieś unijne projekty i wykorzystywać te pieniądze też w tym kierunku, bo jak do tej pory to ja nie zauważyłem, żeby u nas w gminie był zrobiony jakiś duży projekt z unijnych pieniędzy. Jeżeli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale nie przypominam sobie, żeby był napisany projekt i zrealizowany z funduszy unijnych. Takie jest moje zdanie na temat tej kanalizy w Dębach. Przed chwilą o tym mówiłem, że w poprzednim rozdaniu 4 miliony zostało przeznaczone na kanalizację. To jest ten duży projekt. Maksymalnie ile mogliśmy dostać? Tak teraz jest maksymalnie 2 miliony i nie dostaniemy 2 miliony 100, czy 2 miliony i 1 grosz. Tylko dostaniemy maksymalnie 2 miliony. Mniej możemy dostać, jeżeli te zadania wykosztowały taniej i to wtedy mniej oczywiście, bo nie rozliczymy, jeżeli będzie to więcej niż 63%. Ale innej możliwości nie ma, także wykorzystaliśmy maksymalnie. Jednak ja bym, drodzy Państwo, nie wiem, dlaczego Państwo łączą drogę z kanalizacją. To są całkowicie dwie różne sprawy. Czy ta droga jest przyjęta, czy by nie była przyjęta, to drogą jest. A kanalizacja, gdzie mieszkają ludzie, to jest całkowicie inna sprawa, inne zadanie. I nie wiem, dlaczego to jest łączone. Ta droga może być, przecież drogi nie muszą być gminne. Droga może być wspólnoty, może być dopisana do tych działek, którzy tam mieszkają, załóżmy 5 czy 10 właścicieli tych działek. Droga jest wspólna, dopisana do działki i wtedy ci mieszkańcy za nią odpowiadają. To znaczy, że oni nie mają mieć, nie wiem, światła założonego, wody założonej, kanalizacji, bo ta droga jest ich. No ja czegoś nie rozumiem. Także łączenie przejęcia drogi z kanalizacją jest dla mnie nie do przyjęcia. Ja mówię, decyzja zależy od rady. Jeżeli podejmą, że nie chcą, żeby robić kanalizację, to jest decyzja rady, ale nie można tego łączyć, bo to nie ma się nijak do tego, żeby łączyć te dwie sprawy. Może chodzi, żeby inne wnioski. Proszę bardzo, panie radni mają właśnie w uwadze. Ale bo chciałbym zaznaczyć, że znowu się robi w trzech wybranych miejscowościach. Osiek Wielki, Osiek Mały, Dęby Szaleckie. Gdzie jest reszta miejscowości na naszej gminie? Czemu na budkach nie można zrobić tych dziur, połatać, dogadać się z powiatem? Ja nie rozumiem postępowania. Naprawdę już we wszystkie sposoby chcę rozumieć i nie potrafię. Nie związane z tym, bo ja powiedziałam, że za swoje słowa odpowiadam i ostatnio widzę, że wprowadza się inwestycje, narzuca się, a ja wiem, że doskonale, że wynik głosowania będzie taki, a nie inny. No to, ale to nie znaczy, że my mamy na to wszystko wpływ. Bo ja uważam, że należy pewne sytuacje wcześniej, chyba z nami, są te sami z radnymi, a my dostajemy gotowe inwestycje, zmiany i to chodzi o duże kwoty i wiem, że wynik będzie taki, a nie inny, no bo nie mamy większości, a to nie na tym rzecz polega, że ja będę głosował, bo czy każdy ma z nas swoje zdanie i ja nikomu nie narzucam, ale też nie pozwolę sobie, żeby ktoś narzucał. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, to przypomnę Pani Radnej, bo myślę, że Pani Radna, nie wiem, czy była nieobecna na iluś sesjach w poprzednim roku. Być może tak, nie sprawdzałem tego, bo ze względu, nie, no bo mówi, że została zaskoczona w tym roku wniesieniem tego zadania do, jako zadania inwestycyjnego. No to chcę przypomnieć, że w tamtym roku Rada Gminy podjęła decyzję w budżecie gminy o tym, żeby zrobić projekt na wykonanie tego zadania. Rady przyjęli jednogłośnie, z tego co wiem. Mówię, nie wiem, czy Pani Radna była, ale Rady przyjęli jednogłośnie. Jeżeli Państwo przyjęliście to jednogłośnie, to dzisiaj mówicie, że jesteście zaskoczeni. No ja czegoś nie rozumiem. Pan Wojciech zrozumiał. A minął rok od tego czasu, kiedy Pani została Wójcie, zrobiona dokumentacja. Panie Wójcie, Pan sobie nie... To wtedy ja zostało to zadanie chyba, przyjęte do realizacji. Ja po prostu, jeżeli popełnię błąd, to się potrafię do niego przyznać. Ja nie mówiłam o projekcie tego odcinka kanalizacji, tylko na przykład, że przeszacowane są pewne inwestycje, o tym mówiłam, nie nawiązaniu do kanalizacji. No ale ja tutaj mówię, dyskutujemy na temat kanalizacji. Tak, ale tutaj, bo na przykład tutaj, jeżeli mówimy, to na przykład dlaczego, bo Pan mówi, ja w ubiegłym roku akurat byłam na wszystkich. No ostatnio nie byłam, bo nie mogłam. Ale ja mówię o tym, że należy dyskutować wcześniej, bo dostajemy materiał, ja powiedziałam pod tym względem, że wiadomo jaki będzie wynik głosowania. Dziękuję. No ale ja jeszcze raz przypominam, że dyskutujemy na temat 150 tysięcy kanalizacja w Rzeszowie. I Pani Radna zabiera głos i mówi, że została zaskoczona, bo to skłonia mam wiedzieć, że Pani Radna... Ale ja nie mam w jakiej kwestii, to proszę słuchać. Ale w jakiej kwestii? Że pewne rzeczy się na przykład... Proszę, Piotr. Drodzy Państwo, wszyscy mówię o tej części zatorami, jesteście w tak dobrej sytuacji, że w ciągu nawet 10 lat tą kanalizę będziecie mieli. A co my mamy powiedzieć mieszkańcom tutaj Młynka, gdzie tylko nam zostały przydomowe oczyszczalnie? Budę. Ale ja mówię teraz, on nie jestem radnym na... Mówię tutaj o Młynku. I w jakiej sytuacji my jesteśmy? Czy nie lepiej, jak co roku naprawdę gdzieś robimy już tą kanalizę? Jak u nas nie można, no to, no to róbmy. Żeby jak najwięcej tego robimy. A co tam jest? Dziękuję bardzo. Nie można, bo to jest wielki koszt, jest przejściem pod torami i tak dalej, nie będzie. Bo to też nie było można i się zrobiło. Czego? Z wodą też Poznań nie pozwalał i się zrobiło. Ale nie wiesz, jaki jest koszt przejścia z kanalizacji. Wiem wszystko. Ja bym bardzo chciał, dlatego bo zostaliśmy wcieleni do aglomeracji miejskiej koło. Miało być jakieś rozmowy z panem burmistrzem. Wszystkie gminy jakieś wyraziły akces, że chcą to robić, tylko pan burmistrz wtedy nie miał pieniędzy. No taka była sytuacja, żeby robić. Bo my mamy być, jeżeli już to podłączeni do oczyszczalni w Kole. Budki, Budzisław, Młynek, Borki, Klonową miało to wejść koło, jeszcze pan Kwiatek wtedy był i do oczyszczalni w Kole. Ileś lat i podejrzewam, że kolejnych 20 i nie będzie kanalizy na Młynek. No może te 150 milionów przeznaczyć na hydrofonii wyremontowe. Właśnie, tu jest, Stasiu, masz bardzo dobrze mówisz, bo woda, która leci z gębów i wykorzystamy, jest naprawdę w płakanym stanie. I tu by te pieniądze by były bardziej przydatne, na tą wodę najpierw się napić, a potem dopiero ją oddać do kanalizy. Proszę Państwa, czy radni mają jeszcze jakieś uwagi? Wniosek, żeby 150 tysięcy złotych z rozdziału 010-010, paragraf 60-50 przenieść na kolonię, ale na kolonię, no tam ma zostać na dalej na kolonię? Taki ten wniosek? Nie może tak, nie myślę, że został zwiększony wydatki i zmniejszenie wydatków. Dobra, wiemy o co chodzi. 150 tysięcy nie. I kierunek taki, że zmniejszamy wydatki w ogóle. O 150 tysięcy złotych w budżecie gminy, a bez przeznaczenia. Wykreślenie tej inwestycji. Tylko tak, tylko tak. Proszę bardzo, kto z Pani Panów Radnych jest za tym, aby wykreślić z działu 010-10
proponowanych w projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 6050 150 tysięcy złotych na budowę, przeznaczenie na budowę kanalizacji sanitarnej. Środki w ten sposób uzyskane zmniejszą wydatki ogółem i zmniejszą tu jest mniejszą i zmniejszą deficyt. Nie ma pytania, i bez przekazywania wystaw, tak? No, przekazujemy, to wyjaśnię mój, że... No bo tutaj nadajemy na pozycję zwiększenia deficytu, czyli jak nie robimy, to zmniejszamy się. Ja rozumiem, czyli ja nie muszę zakazać na rozszerzenie tego w ogóle wyjaśnić i nam się przekazać, tak? Tak, zwiększamy deficyt. A zmniejszamy, to można by przypadło w tym momencie dołożyć do tych tak jak proponuje pan Ziółkowski, wykreślić dotację 150 tysięcy, przepraszam, wykreślić wydatki w kwocie 150 tysięcy na kanalizację dermatyczną. Żeby się nie powtarzać, proszę bardzo, kto jest za tym wnioskiem? Za wnioskiem pana Ziółkowskiego, proszę ręka do góry. Dziękuję bardzo. Jeden. Kto się wstrzymał? Kto przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Zgadza się? W wyniku głosowania wniosek upadł większością 11 głosów przeciw. Wobec tego pan pozwoli, że jeszcze do końca dowiedziałem proszę o projekt. Proszę państwa, procedowaliśmy 3 wnioski do projektu. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Nie ma. Wobec tego, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały tej treści takiej, jak proponuje wójt, proszę ręka do góry. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie widzę, dobrze. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przy pięciu przeciwnych. Wstrzymujący przeciw. Stwierdzam, że Rada dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. 10 głosami za, przy wstrzymujących pięciu. Tak, wstrzymujących. Proszę państwa, ma propozycję państwo radni, żebyśmy punkt 9 na chwilę przełożyli. I jest z nami pan Marek Waszkowiak i wykorzystajmy go w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osiek Mały na lata 2015-2020 współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. O projekcie i omówił projekt pan Marek Waszkowiak wczoraj na komisji wspólnej. Były wyjaśnienia, niemniej no dzisiaj jest sesja i tu dzisiaj mają zapaść decyzje ostateczne. Równocześnie mamy sołtysów, którzy tej części pana wywodów nie słyszeli. Może prosiłbym bardzo o to. A w taki sposób jak wczoraj? Tak, państwa, myślę, tak, ja będą pytania za wtedy. Dobrze. Proszę państwa, plan gospodarki niskoemisyjnej opracowała gmina Osiek Mały według standardów, które są obowiązujące tak w Narodowym Funduszu, jak i w Funduszu Wojewódzkim. Plan, może w ten sposób, nie ma ustawowego obowiązku tworzenia takich planów, ale wszystkie środki unijne, które są przyznawane, wymagają na wstępie posiadania takiego planu. Czyli mówiąc inaczej, można tego nie robić, ale jakieś środki tutaj nie występują. Struktura jest taka, początek planu to jest analiza i przegląd
prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego dotyczącego energetyki, energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej. Druga część jest opisem gminy i to jest właściwie coś, co Państwo znacie najlepiej, nie ma sensu do tego się odnosić. Trzecia część to jest zrobienie bazy danych i emisję dwutlenku węgla oraz zużycie energii we wszystkich budynkach, które są na terenie gminy. Proszę Państwa, nie tylko w przypadku gminy Osiekmała, ale w całym kraju jest problem. Prosiłbym bardzo o uwagę, bo jest problem z pełną analizą, ponieważ brakuje baz danych. Te dane są opracowywane najczęściej poprzez dane statystyczne, które dla danego typu budynku, dla danego typu oświetlenia, dla danego typu działalności są zużyte. Zakład energetyczny, firma Energa odmówiła podania dokładnych informacji dotyczących zużycia energii, uważając, że są to dane wrażliwe, czyli handlowe i nie podadzą tego. Udało się w oparciu o dane statystyczne robione w całym kraju poprzez Główny Urząd Statystyczny określić statystyczne zużycie na mieszkańca, czy statystyczne zużycie na określoną działalność. W ostatniej części, w kolejnej części, proszę Państwa, są propozycje inwestycji, które mają zmienić sytuację efektywności energetycznej w gminie, ale również i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. I ostatnia część to jest analiza i przedstawienie źródeł finansowania unijne, krajowe, bankowe, bo i takie są. Ja proszę Państwa, te wszystkie elementy, gdy będą pytania, do nich się odniosę, czy powiem o nich, natomiast chciałem przedstawić Państwu to, co chyba jest zawsze najciekawsze. W rozmowach z panem wójtem próbowaliśmy przeanalizować, gdzie mamy szansę pozyskać dofinansowanie, gdzie mamy szansę uzyskać określone efekty i to, co tak naprawdę musimy, żeby nie blokować aktywności obywateli, czy nie blokować aktywności przedsiębiorców. Proszę Państwa, głównym założeniem, które przyjęliśmy, było nieangażowanie bezpośrednio środków budżetowych gminy Osiekmała. Chcemy, żeby to zaangażowanie było minimalne, bo tych środków po prostu brakuje. Ale przyjęliśmy kilka takich zagadnień inwestycyjnych, czy zagadnień działań. Pierwsza grupa to jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Tych zadań jest, to są cztery zadania. Proszę Państwa, pierwsze zadanie to jest instalacje odnawialnych źródeł energii na budynkach komunalnych i mieszkalnych, około 85 kW. Z tym, że zakładamy, że finansowanie tego będzie z Narodowego Funduszu, z Wojewódzkiego Funduszu, ale nie robione przez gminę bezpośrednio, ale na przykład przez spółkę komunalną. Drugi element, który jest poza gminą tak naprawdę, to jest program prosumer. Każdy z mieszkańców może starać się o dotację poprzez gminę na zamontowanie fotowoltaiki na własnym dachu, na własnym gospodarstwie. Proszę Państwa, tu przyjęliśmy takie rozwiązanie, ponieważ to jest część jest dotacyjna, część jest kredytowa. Uważamy, że nie powinna zadłużać się gmina, tylko powinna to zrobić spółka komunalna albo też spółka mieszkańców, którzy chcą to założyć. Ja powiem w ten sposób. Proszę Państwa, nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, kto będzie chętny. My zakładamy, że 150 takich gospodarstw się trafi. Ale tak jak wczoraj Państwo radni na komisji, trafią się chętni do montowania fotowoltaiki, to się będzie po prostu opłacało. Ja założyłem na własnym domu 5 kW, w innych warunkach potem się to zmieniło i przy tym, co słyszę, może się okazać, że opłacalność tego jest dosyć względna. To, co było na początku, że ja miałem, oddawałem prąd do sieci i oddawano taką sygność, jak samą myśl, jak ja płaciłem, to ten zlet mi dawał efektywność ogromną, ponieważ zimą nie płaciłem za prąd. Przy tym, co jest dzisiaj, już jest ponad 50% straty, co będzie za chwilę, nie wiadomo. Ale myślę, że zadanie gminy polega na tym, wpisać do planu, że jak się pojawi taka możliwość, żeby mieszkańcy mieli szansę na skorzystanie z tych pieniędzy. Kolejne dwa zadania to są budowy farm wiatrowych. Proszę Państwa, wczoraj była dyskusja, w którym miejscu, jak to będzie wyglądało. To nie jest rozstrzygnięcie, czy w ogóle te farmy będą. Uważamy po pierwsze, że nie powinny być to pieniądze gminne. Powinien to być ewentualnie inwestor prywatny. On podejmie decyzję, czy chce, czy nie. Natomiast gmina nie powinna przeszkodzić, żeby nikt nie powiedział, nie macie w planie, ja bym dostał dotację, było opłacalne, przez was nie ma. Jest wpisane.
prawda? Rada gminy zdecyduje o tym, czy w planach szczegółowych umieści takie uprawnienia do budowy wiatraku, czy też nie. Natomiast ten inwestor musi policzyć, czy przy dotacji będzie mu się to opłacał w dobrych warunkach, czy też nie. Ale zadanie jest wpisane, czyli gmina w tym momencie spełnia zadanie w stosunku do ewentualnych inwestorów. To jest, ja tak na marginesie to powiem. W przypadku Goliny tam jest 50 wiatraków w jednym miejscu, ale tam jest układ taki, że inwestor zobowiązał się jeden z wiatraków oddać na własność gminy. Jako opłata taka, nazwijmy to wstępna, prawda? Co będzie za chwilę, bo jeśli inwestor powie, że to się mu nie opłaca, się wycofa w ogóle, ale takie są propozycje różne. Kwestia, druga grupa inwestycji, to są inwestycje, które są związane z gminą, to są termomodernizacje budynku. Domu nauczyciela w Dębach Szlacheckich z montażem 5 kW fotowoltaiki, termomodernizacja agronomówki w Osieku Wielkim z montażem 5 kW fotowoltaiki, termomodernizacja szkoły podstawowej w Dębach Szlacheckich z montażem fotowoltaiki 20 kW i termomodernizacja szkoły podstawowej w Osieku Wielkim, montaż instalacji fotowoltaicznej 20 kW. Proszę Państwa, tu piszemy wyraźnie, że gmina może wejść 15%, tak jak jest przy środkach unijnych, prawda? Piszemy wnioski i pozyskujemy środki 15% naszego udziału. Takie inwestycje są po prostu opłacalne. Termomodernizacja daje znakomite efekty i daje to efekty dobre. Proszę Państwa, my tu nie pisaliśmy, że jak będziemy zakładać fotowoltaikę, robić termomodernizację, to trzeba zrobić wszystko. I wymiana oświetlenia, na energooszczędne i wszystkie takie z tym związane sprawy. I stolarka, to co jest potrzebne. Natomiast uważamy, że potrzebne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Kolejne zadanie, to jest proszę Państwa zadanie, które jest również poza gminą, ale wpisujemy je dlatego, żeby nikt nie powiedział, że nie mogą pozyskać środków. Oświetlenie uliczne. Na terenie gminy jest 394 oprawy, są 394 oprawy, którymi zarządza spółka oświetlenia uliczne i to oni muszą je wymienić na energooszczędne. Mogą pozyskać środki z Narodowego Funduszu, mogą pozyskać środki unijne. Ja powiem z własnego doświadczenia. W przypadku Konina 50% oświetlenia jest w rękach miasta, 50% w rękach spółki. To w rękach miasta wymieniliśmy na energooszczędne. Przy dotacji 65% jest to po prostu opłacalne. Proszę Państwa, w tej części miejskiej spadły wydatki na oświetlenie o prawie 50%. Natomiast ja myślę, że ani sam wójt, ani sama gmina osiedli nie jest w stanie zmusić spółki do właściwego zachowania. Ale myślę, jak wszystkie gminy to wpiszą i będzie nacisk opinii publicznej, to spółka musi się wziąć do roboty. Natomiast to, co wczoraj powiedział pan wójt na komisji, że przyjął również takie rozwiązanie, że to, co buduje nowe, zostawia w rękach gminy, czyli jest poza zasięgiem spółki. I w moim przekonaniu, jeżeli spółka tak się będzie dalej zachowywać, to któregoś dnia nie będzie miała to co robić. Proszę Państwa, kolejnym zadaniem inwestycyjnym, które jest związane z planem gospodarki niskoemisyjnej, to jest tworzenie ścieżek rowerowych. Pomysł ścieżki rowerowej, który jest ujęty w planie, to jest Sąpolno, Osiek Mały, po linii kolejowej, ma dwa elementy. Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale proszę Państwa, to również może być element drogi rowerowej turystycznej, prawda? Czyli łączenie tych dwóch rzeczy. Ja myślę, że gdy mówimy o środkach unijnych, to tego typu inwestycje mogą wtedy próbować łączyć różne źródła. Turystyka i bezpieczeństwo drogowe. Proszę Państwa, i następna grupa zadań, które są umieszczone, to są wymagane z ustawy. To jest aktualizacja planów zagospodarowania pod kątem energetycznym. To jest aktualizacja baz danych. To jest aktualizacja monitoringu zużycia wody i energii. To jest również wdrożenie systemu zielonych inwestycji. Proszę Państwa, to jest pewna myśl, którą Narodowy Fundusz narzuca, żeby gdy się robi przetargi na oczyszczalnie ścieków, na oświetlenie uliczne, uwzględniać efektywność energetyczną. Żeby urządzenia, które się montuje, były niskoenergetyczne. I proszę Państwa, ostatnie zadanie szkolenia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. Szkolenia promocja. Wpisaliśmy jako źródło finansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Proszę Państwa, to szkoły mogą pisać wnioski o takie szkolenia, to mogą organizacje pozarządowe, może również gmina. Ale ja uważam, im dalej od urzędu, tym lepiej, ponieważ wtedy tych wniosków można złożyć więcej. Ja powiem z doświadczenia tegorocznego, po pojawieniu się w wielu gminach planów gospodarki niskoemisyjnej, liczba wniosków
o dotacje na szkolenia dla szkół w organizacji pozarządowej w województwie wielkopolskim trzykrotnie przekroczyła środki przygotowane. To znaczy, że ludzie w gminach zobaczyli, że po co z własnych, możemy to po to sięgnąć, prawda? I fundusz był nieprzygotowany, tak jak mówi pani prezes, w następnym roku trzeba po prostu te środki zwielokrotnić, bo nie było zainteresowane, dziś to zainteresowane jest. Proszę Państwa, ja powiem o finansowaniu. Środki unijne, ich dostępność jest większa niż to było w poprzedniej perspektywie. W poprzedniej perspektywie na termomodernizację można było dostać pieniądze przy uzyskaniu efektu paru procent. Dziś efekty muszą być w granicach 30-40%. Prawda? To są trudne środki. Dużo trudniejsze. Ale uważam, że należy taką próbę podjąć. Uważam również, proszę Państwa, że tak naprawdę część tych decyzji dotyczących gospodarki niskoemisyjnej nie leży w rękach Rady Gminy, a rządu polskiego, który podejmując decyzje dotyczące ustaw efektywności energetycznej, odnawialnej źródeł energii, albo będzie powodował zwiększenie opłacalności i obywatele wtedy włożą własne pieniądze, albo zwiększenie opłacalności i wtedy będzie spowodował. Dziękuję bardzo, jeżeli są pytania, to ja chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Najpierw radny. Rozumiem, że również z tej strony proszę, to Państwo są tutaj pytania. Wczoraj wyczerpaliśmy chyba nic z tych pytań. No ja bym, będę powtarzał jak mantrę to co mówiłem już wcześniej. Bo tu z ust pana Waszkowiaka usłyszałem, że znowu są wymienione tylko trzy miejscowości, w których byśmy zrobili tą termomodernizację, tak? Bo to są budynki gminne. No rozumiem. A szkoła w Budkach to czyja jest? Szkoła w Budkach była budowana w nowej technologii, nie potrzeba jej termomodernizować, bo ona jest termomodernizowana. Bo ten efekt musi być uzyskany bez tej termomodernizacji. W Drzewcach też jest już termomodernizacja zrobiona, także już na to nie możemy drugi raz, bo na to nie dostaniemy środków. Bo te, które nie są. Tak jak ośrodek zdrowia w Dębach też już był zrobiony, no to jest tylko do nauczyciela, który jest nie... ociekłowny. Jak to wygląda dla prywatnych odbiorców? Czy są jakieś przeliczniki modernizacji, czy tam przeliczniki zakupu i później spłaty po jakichś latach? Mówi pan o fotowoltaice, tak? Proszę Państwa, ja założyłem na swoim domu fotowoltaikę za 100% z własnych pieniędzy, ponieważ potrzebowałem do badań, jaka jest efektywność. Po okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca września ilość produkowanej energii przekracza moje zapotrzebowanie. I wtedy oddaję to do sieci. Ja liczyłem opłacalność na tym poziomie, 22 chyba grosze za energię i 22 grosze za przesył, to 40 parę groszy. I to w tym momencie, gdy mi tak płacono za oddaną energię, albo policzono za zero tą zimą i popieranie, to byłoby opłacalne super. Ale my mamy 80% od tej części energii, czyli nie z 44 groszy, to z 22, 80% z was 16 groszy jest ten prąd płatny. Czyli opłacalność momentalnie się zmieniła. Wie pan, gdybym ja to miał 50% dotacji, to też by wyglądało inaczej. Ja to zakładałem w 2012 w grudniu, to koszt takiej instalacji 5 kW to było 36 tysięcy. Dziś te koszty mocno spadły. Jest to wszystko tańsze. Natomiast powiem tak, im więcej pan tych kilowatów założy, tym się bardziej opłaca. No jeżeli będę sprzedawał. Nie, bo tam ma pan ten koszt tych urządzeń rejestrujących, po prostu regulujących, bo to jest czy na 5 kW, czy na 15, pan ma takie samo urządzenie, prawda? To tutaj jest, rzucuje ten efekt. Natomiast powiem tak, prosument, jeżeli w takiej formie jak był do tej pory, będzie utrzymany, to jest opłacalne, bo ma pan wtedy 50% dotacji, ale nie przez banki, to coś jest robione przez gminy, robione przez spółki gminy. Bo w bankach ma pan tak wyliczone, że tak naprawdę dostaje pan pieniądze i dotacja jest na poziomie zwrotu odsetek. Tylko... W ubiegłym roku chyba coś takiego było, że tam było więcej płacone i zaraz po roku czasu się ruszyło obciąg. No to jest podcięcie nóg odbiorcy, no, czy temu co chce założyć. Ja panu powiem w ten sposób. Dla mnie jak wygląda dzisiaj sytuacja? Sytuacja wygląda tak, jeżeli Unia Europejska twardo będzie egzekwowała od wszystkich krajów unijnych potrzebę 20% energii odnawialnej, to żadne państwo nie ma takich pieniędzy, żeby to zrobić.
I co zrobi wtedy? Powie obywatelom: zainwestujcie, a my wam damy trochę zarobić. Jeżeli nie będzie egzekucji, to wielkie elektrownie będą robić wszystko, żeby to blokować. No i to robią. I to robią. Bo jeżeli pan wyprodukuje prąd, to nie idzie z sieci. No to elektrownia końska musi przykręcić kotły. Po pierwsze, mniej zarabia, a jeszcze problem technologiczny mają, prawda? No i sprawiają potężne problemy z przyjęciem tego nadmiaru energii, który się wyprodukuje. To kolega teraz niedawno założył, to potężną batalię musiał z nimi stoczyć, żeby przyjmowali mu to, co ma nadwyżkę. Tu jest problem potężny. Następny problem, o którym pan mówił, o tych wiatrakach. No, w myśl nowej ustawy praktycznie na terenie naszej gminy wiatraku nie postawimy. Nie. Nie ma takiej opcji. Ale tu zapisujemy, bo tak, no ja rozumiem, że nie można wyrzucić tego punktu, żeby tak wejść do tego. Bo ktoś potem powie, że gmina nie dała szansy. Dokładnie. Ale w myśl nowej ustawy nie ma takiej możliwości. To co? Odległości. No. Rząd w ogóle nie pomaga, tylko przeszkadza. Po prostu przeszkadza. Prywatnym przedsiębiorcom przeszkadza, przy prywatnym obywatelom, którzy chcą pozakładać baterie i tak dalej, on przeszkadza. No ja bym trochę inaczej kolegę postawił, bo nikt by nie chciał mieć elektrowni wiatrowej u siebie za sobą czy przy domu. Ale to jest bardzo dobre wprowadzenie, ta odległość się w końcu skończy. Problem. Ale czy się są przecież tereny pokopalniane, które są zasypywane. No, ale można stworzyć te elektrownie wiatrowe. Można budować. Na terenie gminy też. Ja też osobiście bym nie chciał, żeby wiatrak był przymieszczony. Oczywiście, każdy. Wiem, jak kolega tam na rozsesze ma blisko elektrownię, ma zastawkę w sercu, to nie może spać, już się chyba wyprowadzić. Tak niekorzystnie działa na ludzie, zwłaszcza trochę bardziej chorych. Proszę bardzo. Jeżeli dobrze się dorozumieliśmy, pan miał nakład 25 tysięcy, tak? 36 tysięcy. Teraz weźmy prosty sposób, przeliczenie 36 tysięcy, pan płacił przykładowo 300 zł za 2 miesiące i weźmy te 35 tysięcy, kiedy one się spłacą, jeżeli bym nie dostał żadnej dotacji. Zgadzam się z panem, bo pan znowu się zmienił. A weźmy w międzyczasie, psują się, bo to też jest Także. Ja powiem panu w ten sposób. One są robione teraz nowe technologie. Te rzeczy technologicznie są uzasadnione tylko jedno. Jeżeli pan popatrzy na to, że ja się też starzeję, jak patrzę, jak się starzeje społeczeństwo. Jeżeli mamy piec węglowy w domu i mam 30 lat, to jest żaden problem. Jeżeli ja mam 65 środków jeden, ja mam 90, to daję przybyłby gazowy za pełną automatyką. To kosztuje. I proszę państwa, ale to jest proces nie do uniknięcia, bo nie ma już rodzin wielopokoleniowych. Moja mama zmarła w wieku 90 lat. Miała piec gazowy, brat przyjechał jesienią, ustawiał jej regulacje i mówił: mamo, tu włączyć, jak będzie tak, tu włączysz, to jest koniec. I ona do końca życia chciała być samodzielna i sama. Gdyby była z piecem węglowym, nie dałaby rady, prawda? To kosztowało. I myślę, że jeżeli my jako społeczeństwo widzimy te procesy, to pewne rzeczy będziemy wspierać. Proszę państwa, energia jest największym elementem naszych wydatków. Czyli jeżeli pozwolimy nam w wieku 30 paru, 40 lat założyć fotowoltaiki i inne urządzenia, które obniżą nam kupno energii, to w wieku emerytalnym ta emerytura wygląda inaczej. Ale to musi być dotowane, bo tu innej możliwości nie ma. I to powiem w ten sposób. Dla mieszkańców na poziomie do 60% powinno być dotowane. 60%. Tak, to wtedy jest to sensowne. Powinno być, czy... Powinno być. Wie pan, tu decyzja... Czy możemy uzyskać taką? Nie ma. Ale to jest kierunek... Proszę państwa, ja powiem, jeżeli widzę, co się dzieje z wiatrakami, inwestorzy wiatraki się wycofają, to zostało ze środków unijnych kilka miliardów złotych. Mamy do wyboru, albo oddamy to do Brukseli, albo uruchomimy inne rzeczy. Geotermia będzie. Będzie fotowoltaika. No. Z tym się gorzej, że jest tak naprawdę może tylko w których miastach, prawda, gdzie są tu ciepło. Proszę pytanie, jaka jest żywotność fotowoltaiki, jaka długość od normalnej eksploatacji bez problemu? Ja powiem w ten sposób, mówi się o 20 latach, słyszeli pan, ja uważam tak, po 6-7 latach następuje skutek.
prawda? Ja tam nie tak ostro, on tam spada po 10 lat jedno coś mocno. Czyli musiałby pan liczyć wymianę tych paneli po 10-15 lat. Żeby utrzymać wiele już sprawy. To by tam problem, że dawał to znaleźć się po prostu raz. Współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podjąć uchwałę w wersji jak w materiałach. Proszę bardzo, ręka do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Ja kto się wstrzymał? Chyba. Stwierdzam, że radni 14, bo nie ma radni przyjęli. Podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji działań gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osiekmały na lata 2015-2020. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Osiek Mały na lata 2016-2020. Ja przypomnę, że na początku tworzy się budżet na dany rok, to najpierw się ustala wieloletnią prognozę finansową, a później może w oparciu o możliwości zapisane w tej wieloletniej prognozie tworzy się budżet ten tak zwany szczegółowy na dany rok. W momencie, kiedy zmiany robimy w trakcie roku, to zmiany w budżecie i równocześnie trzeba zmienić wieloletnią prognozę. Być może, bo może się tak zdarzyć, że trzeba będzie odstąpić od zmian w budżecie, bo wskaźniki wieloletniej wskażą, że takiej możliwości zmiany nie ma. Póki co z liczeń wynika, że możemy te wszystkie zadania i te zmiany, które tu wprowadziliśmy dzisiaj, mogą być wprowadzone, bo w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022 wskaźniki zapisane w tym zakresie pozwalają na dokonanie zmian. Nie wiem, czy Państwo radni chcecie tu jeszcze dyskutować. Czy kto z pań i panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy w uchwale wieloletniej prognozy finansowej na gminę Osiek Mały na lata 2016-2020. Ta zmiana, jak już powiedziałem, konieczna ze względu na zmiany wprowadzone uchwałą o zmianie budżetu na 2016. W związku z tym kto jest za tym, aby taką uchwałę jak w projekcie przedłożone w materiałach przyjąć, proszę ręka do góry. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym. Sławka nie ma. 14. Ale Sławka nie ma. Sławka nie ma. No właśnie. 13. Stwierdzam, że rada dokonała zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Osiek Mały na lata 2016-2020. Może teraz 5 minut przerwy. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszej sesji. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystawów komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Osiek Mała oraz warunków i zasad przystanków.
Szanowni radni, w materiałach projekt uchwały otrzymaliście. On był omawiany na posiedzeniu komisji wspólnej. Prosiłbym bardzo jednak, że Państwo są tyśli i mogą być gorsze zaproszeni, czy każdy może przyjść. O czym sprawa krótko. Określenie przystanków autokomunikacyjnych wynika z ustawy o publicznym transporcie drogowym, która nakłada obowiązek ustalenia przez Radę Gminy przystanków będących jest właścicielem lub zarządzającym. Wykaz tych przystanków w uchwale jako załączniku numer 1. Powiem tak. Część przystanków jest na przydrogach powiatowych, pozostałe przystanki są przy drogach gminy. Tak to zostało ujęte w tej uchwale. Przystanki przy drogach powiatowych wynikły z tego, że powiat zarządzający drogami powiatowymi jest powiatowy zarząd dróg. I on na swoim terenie ma część przystanków, które funkcjonują po jednej stronie. Aby mogły zafunkcjonować zgodnie z ustawą po drugiej stronie, bo taki jest wymóg, że musi być wsiadanie i wysiadanie, musi podjąć Rada Gminy uchwałę w przystankach, natomiast wykonanie należy do powiatowego do starostwa, może powiem do starostwa. Powiatowy zarząd dróg zaopiniował nam w większości przystanki pozytywnie, z pewnymi uwagami, zaopiniował pozytywnie, natomiast były tutaj propozycje dwóch przystanków, powstania nowych dwóch przystanków komunikacyjnych w miejscowości Kolonia Lipiny i Szarłaków, na które to starosta nie wyraził zgody. Względu, proszę Państwa, proszę o uwagę, bo będzie tak, że Państwo nie słyszeli znowu. Dlatego proszę. Też te przystanki nie zostały ujęte. Problem też jest z miejscowością Lipiny, ponieważ przystanek Lipina znajduje się już na terenie powiatu konińskiego i aby takie przystanki ustalić, powinna to zrobić gmina Sopolno. Rozmawiałam z gminą Sopolno, na ten moment nie są zainteresowani, by tam ustawić. Można zrobić takie wyjaśnienie, bo w takiej obiegowej nomenklaturze to przystanek to jest słupek. To nie jest wiata przystankowa. To nie jest wiata, a wiata. Wiata to jest wiata. Natomiast aby przystanek musi być to słupek oznakowany tablicą. Do tego jeszcze w tej chwili jest wymóg poziomy, czyli tak zwane krzyżaki na drodze. Nie tylko pionowe słupek, tylko oprócz tego znak poziomy. My również ujęliśmy w tej uchwale wszystkie przystanki przy drogach gminnych, na których to w tej chwili wsiadają i wysiadają dzieci, zgodnie z dowozem dzieci. Problem powstanie wtedy, gdy, może powiem, 30 czerwca zostało podpisane porozumienie z tego, co wiem, między czterema starostwami i miastem Konin w sprawie opracowania planu transportowego, bo to jest pierwszy wymóg, aby mogło zaistnieć publiczny transport zbiorowy. Że starostwa scedują wszystkie prace nad tym planem i nad całym wyłonieniem operatora, który będzie dowoził, bo w tej chwili jest tak, że jak gdyby są przewoźnicy, czyli każdy może dowozić. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem, w zależności czy to będzie gmina, bo na terenie gminy jest wójt, na terenie starostwa jest starosta, każdy musi zapewnić publiczny transport drogowy na swoim terenie. Wszystko to zostało scedowane na miasto Konin, które jest zarządzający PKS-ami i oni wyłonili jako ze swojego operatora, którym właśnie będzie PKS na terenie tych czterech powiatów, żeby to mogło funkcjonować. Miasto Konin zobowiązało się do opracowania planu transportowego dla tych czterech powiatów i miasta. I teraz w zależności od tego, czy to miasto, robiąc ten plan, ujmie wszystkie te nasze zakresy drogowe, czyli tą naszą siatkę drogową w swoim transporcie, w tym planie, to wtedy będą te przystanki mogły być ustawione. Natomiast jeżeli nie ujmie tej całej siatki, po prostu wtedy tam, gdzie na przykład są tylko dowożone dzieci, na przykład przy drogach gminnych, to nie będzie możliwe. Ponieważ zasadą jest to, że od 1 stycznia, żeby mogły PKS-y korzystać z ulg biletowych, które do tej pory mają, muszą być właśnie w tym planie transportowym ujęte siatki dróg.
Więc zobaczymy, co zrobi miasto Konin, czy ujmie tą siatkę, bo na ten moment jest opracowany plan transportowy dla powiatu polskiego. Powiat polski nie pytał się nikogo o zdanie, jak to ma wyglądać i na ten moment, z tego co mamy mapę, to wygląda tak, że jest tylko siatka transportowa, czyli tak, koło Trzebuchów, przez Rosochę i Litowo-Brzewce. Innych siatek drogowych nie ma. Przy założeniu również tym, że gmina będzie do tego dokładać. Z wyliczenia, które nam przedstawiono, PKS wyliczeń za ubiegły rok wynika, że łącznie z dowozami szkół na terenie naszej gminy zostało przejechane 150 tysięcy kilometrów. Przy założeniu, które oni wyliczyli, że do kilometra dopłaca się 60 groszy, czyli gmina na ten moment by to musiała dopłacać do tych przewozów 90 tysięcy złotych. Jeżeli to nie zostanie ujęte, czy jeżeli ta siatka, którą my przedstawiliśmy, czyli wszystkie drogi przedstawiamy, czyli przystanki, czyli wszystkie drogi powiatowe plus wszystkie drogi gminne, czyli tam dowożone są dzieci, nie zostanie to ujęte, czyli dowóz dzieci wypada z tego planu. Czyli wtedy racja bytu na w tej chwili jest dowóz dzieci na biletach, nie będzie. Także my się zabezpieczamy uchwałą, że jeżeli to wejdzie, to wtedy mamy przystanki, bo muszą być przystanki, bo inaczej się autobus nie zatrzyma. Tak jak w tej chwili, że no tu czytam na życzeniu, w tej chwili nie będzie takiej możliwości, ponieważ już PKS-y płacą kary za to, zatrzymują się tam, gdzie im nie wolno. Także jeżeli nie będzie tych przystanków, to wtedy absolutnie PKS się nie zatrzyma. I dlatego ta uchwała jest konieczna. Celem zabezpieczenia naszych interesów. Rodziców na osoby fizyczne. Nie wiemy, bo to jest, mówię, teraz będziemy na pewno rozmawiać ze starostwem, bo myślę, że na pewno pośrednikiem będzie starostwa przy opracowaniu tego planu transportowego, żeby jak największa siatka by została ujęta. No ale dlaczego gmina dopłaca do PKS-u? Przecież PKS zarabia. Ale do tej pory tak. Uczniowie, bo mówiła o dowozach uczniów. Tak. Bo mają dowozy, bilety ulgowe. Miesięczne. Żeby dostać tą ulgę, to te wszystkie procedury muszą być spełnione. To ci uczniowie chyba, którzy chodzą do szkoły do Ci, co na terenie tutaj. Aha. No dobra, ale tutaj gmina przecież wynajmuje PKS. No znaczy tak, ale nie będzie mogła ale tego robić. Może to zrobić tylko jako transport publiczny. Nie może być to na przykład, że będą to same dowozy dzieci. Może być to, ale wtedy nie w formie biletów. I wtedy nie musi być przystanku, nie musi być tego. No to wtedy trzeba będzie biletu, średnio 90 tysięcy dowozy. Czyli każdy może do tego autobusu wsiąść. Nie tylko dzieci, każdy może wsiąść. Tylko w ten sposób, tylko w transporcie publicznym może być to ujęte. Około 90 tysięcy wtedy więcej. Trzeba więcej niż teraz płacimy. Ta ulga PKS odbiera sobie w formie dotacji 90 tysięcy, bo 150 km na 90 groszy. A jak nie będzie PKS? Czyli koszty poniesie gmina. Gmina. No to ile pieniędzy? Tak, pan Wodnicki, proszę. Pani Linko, mam pytanie do pani. Czy będzie przystanek w Lipinach, czy nie? Nie wiem, ponieważ powiat sobie odzwoniła. Pani zaczeka. Dlaczego się pytam? Bo pani mówi, że kontaktowała się z gminą Sombolną i oni odpowiedzieli co? Że? Że nie są na ten moment zainteresowani, oni nie widzą. A z Kolonii skąd mówią? Kolonia. A Kolonia należy do Sombolna. Nie, ale oni powinni być właśnie zainteresowani. Już odpowiadam. Jako teren Kolonia Sombolno, gminy tak. Natomiast droga należy na powiecie kolskim. Akurat w takim wycinku jest na powiecie kolskim. Chciałam dowiedzieć, bo jestem w Kolonii, porozmawiam telefonicznie jeszcze z panem starostą, ale go dziś jutro nie ma. I w poniedziałek mam mi odpowiedzieć w sprawie właśnie przystanku. I tak jak wczoraj ustaliliśmy, że jeżeli mnie pani starosta już tak chodzi o ten słupek, to mówię, gmina jest w stanie kupić. I czekam w poniedzieli na odpowiedź pana starosty. No to mówię, ale to tak, taki był wstępny informacja. Proszę, pan Piotr Dworyński. Ja
zaczynam rozumieć powoli strategię starostwa, że tych kursów jest tak po drogach powiatowych mało, tych autobusów. Bo albo tak dobre są te drogi, po co je niszczyć, no, albo może lepiej się nimi nie chwalić. Albo się nimi nie chwalić. Tak źle i tak niedobrze. Taki jest kierunek chyba starostwa. Tak. Jak nie będą jeździć, rozumiem, że przykładowo teraz, jeżeli jest tylko ta siatka, starostwo nakreśliło tą siatkę koło Trzebuchów. Tak. I to po Drzewce i do Sosna. I na przykład przez Kolonię nie poszedł. No właśnie o to chodzi. Tak, dlatego my chcemy, żeby w tym planie, który będzie nowy opracowywał miasto Konie, będzie dla wszystkich powiatów opracowywać, żeby jak największą siatkę ująć. No i my to ujmujemy. Tylko pytanie właśnie, no, czy koniec przyjmie, że najpierw zarosła, a jeszcze tutaj taka ciekawostka, bo przystanki najazdowe, teraz wysiadający i wsiadający, nie w tym mieście, nie naprzeciwko, także ten właśnie Kowali ma miejsce, gdzie był przystanek. Ten, co jest w tej chwili, podobno nie jest dobrze. Za blisko skrzyżowania, że nie wiem, to może być gdzieś koło cmentarza, może być. Zawsze Bogowie na przykład zdają, co jest dobra. Za krzyżówką już na babiach, jak jedziesz tam, rozumiem. Na 20 metrów. A jeszcze powiem, to powiem, z czego to wynikło. No tak jak wspomniałam wcześniej, każdy na swoim terenie musi zapewnić ten transport publiczny. Dlatego, żeby... czemu starostwa weszły w porozumienie z miastem? Ponieważ no, gdyby tego nie zrobiły, to każdy ma na swoim terenie problem, ponieważ powiat może włączyć operatora, który będzie dowoził, ale to tylko do granicy powiatu. Tak by to wynikało. I na granicy powiatu wysiadka i ten zabiera następny operator. Ale powiat generalnie... Powiat będzie, słuchajcie, zabierał generalnie tak jak od nas, minister 8 lat. I on za ten będzie dopłacał też po te 60 groszy z tej miejscowości osiedlanej do koła. Gmina ma dobrze. A teraz my, jeżeli byśmy nie porozumienia nie podpisali z powiatem, to my teraz zwozimy ludzi z tych miejscowości, przywozimy do Osieka, tu jest ten... Wymieszanie jakiś przystanek, gdzie przyjeżdża autobus z powiatu i zabiera dalej ludzi. Ale Janek z koleją jest podobnie. Ale z koleją tak samo. Ostatni przystanek w Koninie. Na przykład województwo powiata do Konina, tylko dalej ludzie z tym przystanek. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Myślę, że warto by było przyjąć bez uwag, dlatego że później będziemy mieli ewentualnie walkę z powiatem i z Koninem. Tak to trzeba. Tu są nasze potrzeby zapisane. Więc kto jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Osiek Mały oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. To jest podjąć uchwałę w wersjach w materiałach w projekcie. Proszę, ręka do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Przy jednym wstrzymującym. Jednego nie. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Osiek Mały. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo. Pierwsze pytanie, kiedy przegląd tych gminy z oczyszczami, postaram się, żeby do końca tego miesiąca ten przegląd tych gminy z oczyszczami został zrobiony. Tu będzie go nadzorował pan inspektor. Czy w tym roku zostaną dołożone rampy na ulicy Północnej i Torowej?
powiem w ten sposób, ja wcześniej już mówiłem, że zmienimy oświetlenie boiska w dębach, bo te lampy, które są założone na boisku, będziemy musieli je wymienić na reflektory i wtedy te lampy, które będą tam zdemontowane, zostaną zamontowane tutaj, tak jak mówiłem na tej ulicy. Szczególnie o ten jeden słup na tej jednej ulicy, żeby... Bo zostały na jednym słupie założone dwie lampy, co one po prostu nie spełniają. Na temat nagłośnienia na sesji już było omówione. Naprawienie przepustu na kolony Osiek Mały. Tutaj obiecuję, że ze spółkami wodnymi będę z panem Andrzejem Zaleńskim rozmawiał na ten temat, będziemy tą sprawę zakończyć i zrobić tak, jak powinno to być zrobione. Smulniki osieckie. Na temat tego zakrzeczenia tutaj już też jest generalnie zlecone do realizacji. Będzie to zakrzeczenie wycięte oraz równiarka będzie puszczona. Ja też chyba we wtorek byliśmy z panią Lipką właśnie tam na wizji lokalnej na miejscu. Co do tego znaku prędkości, to jak powiedziałem, będziemy musieli zebrać te wszystkie informacje, o których tu były zgłaszane i powołać wtedy, powołamy tą komisję, czy zgłoszę do komisji, żeby oceniła to i wydała opinię i wtedy będziemy mogli je zamontować. Zakrzaczenie na uczywnie. Ja tu jednak Sławku zgłoszę to do powiatu, na piśmie zgłosimy do powiatu, do pana Kujawy, bo jak my zaczniemy znów odkrzaczać na ich drogę, to wejdzie przyzwyczajenie i będziemy musieli to cały czas robić. No jest ich droga, niech oni za to odpowiadają. Wykoszenie drogi na Szarłatowie do pani Pawlak. No, prawdopodobnie dzisiaj po południu jeszcze wyjedzie, bo jeszcze nie wszystkie miejscowości są wykoszone, już trzeba mnie drugi raz kosić. Ale ze względu na to, że dzisiaj wynoszą z gminy, wczoraj też robili cały dzień chłopaki, dzisiaj w godzinach południowych liczę na to, że dwie osoby pójdą na wykaszanie do Dębów Szareckich przy domu nauczyciela i tam drogi dojazdowe, a pan Krzysztof pojedzie ciągnikiem i będzie robił dzisiaj, no i jutro na pewno też będzie kosił ciągnikiem na to. Co do lampy u pana Zborowskiego, jest to zgłoszone. Wiem, że ta lampa nie została jeszcze zdemontowana. O tym oświetleniu tego mostu też informowaliśmy. Oni jednak twierdzą, że tam lampy nie było. To jakie było? Była. Wymienili słowik, ale to, że oni twierdzą, że lampy nie było, ale będzie lampa założona. A tutaj mówię pana Zborowskiego, definitywnie jest zgłoszone, lampa ma być zdemontowana i musi być zdemontowana i będziemy wszystko robili, żeby była zdemontowana. No nie może być tak, że my zgłaszamy na piśmie, a ileś czasu to trwa i nic się w tym temacie nie robi. Tutaj radny zgłasza, bo się konałem na boisku, jest ten słynny konar. Postaram się, żeby też został usunięty, zobaczę gdzie to jest i żeby go jak najprędzej usunąć, jeżeli faktycznie takie jest miejsce. Co do środków na wymianę grobów, czyli pomników na grobach w Dębach Szlacheckich i w Osieku Wielkim. Tutaj myślę, drodzy Państwo, że te środki w tym roku byśmy przeznaczyli, tylko nie wiem, tak się zastanawiam właśnie, żeby te pomniki, jak tu zrobić właśnie, z kim rozmawiać, żeby nie wiem, wybrać odpowiedni wzór, bo żeby nie był to pomnik normalny, jakiś kamienny pomnik, tylko żeby załóżmy do tego lotnika na przykład, żeby jakimś tam był takim nawiązaniem no do tego szacunku tak dla niego, żeby wiadomo, że tam leży lotnik, nie? Żeby, nie wiem, żeby trzeba z jakimś, no ja nie wiem, czy z kamieniarzem takim plastikiem, czy coś, żeby jakiś projekt po prostu dać kamieniarzowi, żeby to wykonał, nie? Żeby to nie był zwykły grób taki jak wszystkim, czy tak jak mówię, był. Szczególnie tutaj, no bo tam zarówno tutaj... Marzesze, no ale Marzesze w Dębach, że mówimy już o 11 listopada, jeszcze w Dębach sprawa tego, który zginął w 18 roku. No to też by musiał być jakiś taki, no może inny niż ten Bosieku, bo tam nie co tego, ale też jakiś, żeby to podkreślał to, że to jest nie taki normalny grób. Nie wiem, no może jakbyście mieli jakiś pomysł, czy znali kogoś, co by mógł takiego zaprojektować, no ja się postaram, żeby właśnie w ten sposób to i wtedy zobaczyć, jakie to będą koszty i dopiero zaproponować zmianę na budżecie, bo co z tego, że ja teraz zaproponuję, załóżmy, nie wiem, no 10 tysięcy, a może się okazać, że potrzebne będzie 20 tysięcy.
Chociaż ja myślę, że mówię, nie jakiś tam więcej rozbudowany coś, żeby był bardzo prosty, kamienny, z jakimś tam odpowiednim grawerem czy coś takiego, tak myślę. Co do przeniesienia hydrantu, to pewnie pan konserwator zapomniał, bo przygotowane wszystko do tego jest, przejście pod drogą jest, tylko ten hydrant zostanie przeniesiony. Nie tak, myślę, że on do podlewania to i tak nie będzie używany ze względu na to, że koszt wewlewania z sieci wynosi bardzo drogo. I dlatego myślę, no w jakiś tam, ale myślę, że też tutaj mówię, jeszcze jest ta woda w tym zbiorniczku i na ten jakiś tam okres też można i z tego korzystać, żeby w tym momencie ta trawa, kiedy będzie zasiana, żeby ją, ale w pierwszej kolejności bym jednak mówię pompę pływakową i z tego zbiornika, który tam jest, ten stawek, który tam jest przy tym boisku, żeby też wykorzystać. Ale ten hydrant oczywiście będzie przeniesiony i zamontowany, bo przejście pod drogą, jak z animacją był robiony, przejście pod drogą zostało zrobione. Co do tego transportu węgla z kopalni, ja już wczoraj mówiłem na ten temat, bo generalnie zauważyłem pewnie z tydzień temu, zresztą Państwo może też, że pojawiły się tu tiry i mówię, co się dzieje, że tu u nas tyle tirów. Najpierw przez jakiś tam okres nie wiedziałem, co się dzieje, później się dowiedziałem gdzieś nieformalnie, że prawdopodobnie to jest z kopalni. No i się okazuje tak, że z kopalni przewożą węgiel z Tomisławic do Turku. Zgłosiłem to w poniedziałek panu dyrektorowi Kujawie. Nic na ten temat nie wiedział, też żadnej kopalnia mnie nie informowała, że tutaj będzie taki ruch złożony przez nich. On w poniedziałek był na urlopie, ale wrócił we wtorek i też rozeznawał temat. Wczoraj nawet do mnie dzwonił i mówi, wiesz co, że wysłałem ludzi, mówi, w tym czasie mi mówił, tam w których godzinach żadnego samochodu na tej drodze nie zobaczono. A ja mówię, słuchaj, godzina 11, bo akurat jechałem, 11.04, mówię, jechamy cztery samochody, jeden za drugim, na 100%. Później mówię, byłem na komisjach, nie obserwowałem, ale mówię, wtedy widziałem na 100%. Po południu tak samo jadąc samochodem widziałem znowu następne samochody, które jechały, także zresztą potwierdzenie mamy, że faktycznie, że mają nie wywozić od 1 do 25, a dalej nie wiadomo, nie? Ale to pewnie jest na taką próbę, czy co będzie się działo. Rozmawiałem też w tej kwestii, rozmawiałem we wtorek, czyli tak w poniedziałek dzwoniłem do Kujawy dyrektora, a we wtorek rozmawiałem ze starostą. Starosta też na ten temat nic nie wiedział. Mówi, że tematem się zainteresuje. Także no, odpowiednie służby poinformowałem. Zobaczymy, jak zadziałają. Zresztą też rozmawiałem z dyrektorem dróg wojewódzkich, z panem Wapińskim. On ma też zadziałać, bo oni też przyjeżdżają na drogę wojewódzką i jadą dalej drogą wojewódzką, już tam na Turek. I też ma odpowiednie kroki podjąć i przez swoje służby, i żeby... No tak jak już tu było powiedziane, bo ja mówię, że kwestia ta jest taka, że no jeżeli jest taka konieczność, to przenieść trzeba. Tylko nie może być tak, że my zrobiliśmy wspólnie z powiatem, kopalnia zniszczy, a my będziemy znowu później albo jeździli po kopalni, albo będziemy ją remontowali. Na taki transport powinno być podpisane porozumienie i ewentualnie, gdy nastąpi, nie wiem, po zniszczenie tej drogi w jakiś tam sposób, za to kopalnia powinna mi odpowiadać i powinna albo położyć do wydywania, albo wyremontować, tak do takiego stanu doprowadzić, jaki był przed. No nie może być inaczej. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy radni mają uwagi do odpowiedzi? No, na sądzą. Nie ma. Dziękuję bardzo. To kolejny. Wolne wnioski, zapytania. I na początek może informacja, że są też ci, którzy diety biorą w gotówce, proszę do kasy i do pani Grzowskiej po materiały do funduszu celeckiego, proszę. Na przyszły rok. Proszę bardzo, wolno wziąć. Proszę, pan Ochocki. Ja bym się dostać odpowiedź do pana, jak z tą lampą na tym panu mówić, aby będzie dawała na nie wyjaśniłem nic w ciągu tego tygodnia, powiem od razu. Proszę pana Ochocki. Chciałem się zapytać, kiedy będą czyszczone te rzeki u nas? Zostaje dalej.
Kiedy będą czyszczone te brzegi u nas i mam prośbę, żeby pismo takie wystawiło do kopalni o oczyszczenie wody, bo ta woda kiedyś była, jest jedną nitką leci, ale to leci ze studni teraz głębinowej, także ona leci tylko na światła, bo była pompa, była podłączona ta woda pod pompę Bigo z kanału, było jako tak. Zabrali tą pompę teraz, wiadomo, w tej studni już wody nie ma, raz leci, raz nie leci. A kiedyś była druga nitka założona, też właśnie powierzchownie, bo tam jest miejsce na to. I wody nawet zaczęło przybywać, zabrali. Zabrali, bo jakieś tam gdzieś były potrzebne te rury, mieli z powrotem wrócić, do dziś dnia nie ma. Po prostu... A wody pływa i jak będzie pływać wodę, to wiadomo, chociaż my te brzegi oczyścimy, to i tak to zielsko będzie dalej się... Jak wody nie będzie, to zielsko będzie rosło i to nic nie da. Taki wniosek trzeba kopalni, może nie wiem, z naszymi podpisami. Czy by trzeba może jechać tam wnioski na miejsce i sobie tam... Po prostu no... Przydusić, żeby to... Tak to no, mówię, że wszystko wyschnie, zostanie zielsko i nie będzie. Proszę bardzo, może tak, najpierw pan Piotr Małdzie. Taki wniosek, że czy byłaby możliwość korzystania w ośrodku zdrowia z tego podwórka, ze środka jako parkingu dla pacjentów, bo osoby starsze mają problemy z wycofaniem z tego parkingu na drogę powiatową i czy byłaby tam możliwość jakaś umowa zawarta, czy to podwórko, co jest w ośrodku zdrowia, byłoby możliwość wykorzystywania jako parking dla pacjentów też podjeżdżających. Proszę pani Nowicka. Tyle było pytań, razy pytaliśmy o basen i w tej chwili na przykład w niedzielę pytali mi rodzice, ja wiem, że nie znam odpowiedzieć. A udział dzieci zapędzam mi. Pani Basia Górcza. Panie Wójcie, temat powraca jak bumerang, temat woda. Mieszkańcy skarżą się, że ta woda w tej chwili, nie tylko mieszkańcy, bo ja również, jest po prostu niezdatna do picia. Herbata leci. To jest dosłownie herbata, to jest już tak w dobrym stanie. Czy można by było naprawdę coś zrobić z tym wszystkim, bo zawsze zaczniemy pisać wnioski z podpisami i to się nie skończy tutaj tylko tu gminie, ale gdzieś dalej, bo to za długo trwa. Rybickie, które tam ogłoszenie o rybie, które tam były kiedyś odbywane. Panie Wójcie, jeżeli będzie Pan z tą komisją już na tej drodze w Uczywnie, to bardzo bym prosił, żeby też tą komisję zainteresować tą drogą u nas, żeby wstawić znak ograniczenia prędkości, bo uzyskałem odpowiedź od radnego powiatu, bo mówiłem cały czas o tym, że tam nie ma tablicy, że teren zabudowany. Uzyskałem odpowiedź, że to jest droga powiatowa i w momencie, gdy wjeżdżamy do małego osieka, jest teren zabudowany i nigdzie dalej nie ma zdjętego, dopiero to jest droga jedna powiatowa i druga powiatowa, także tego znaku tam nie będzie. Więc chodzi o to, żeby wstawić znak ograniczenia prędkości, powiedzmy, do 30 km na godzinę. To raz. Nie jest za wolno. Nie jest za wolno przy tej szerokości. Sam przed chwilą mówiłeś, że nie idzie zjechać, a teraz nie mówisz, że jest za wolno. Druga rzecz. No, bo przed chwilą mówił, a teraz za wolno. Bo teraz jego dotyczy. Tak.
Druga rzecz, może na ten czas, dopóki ta kanaliza nie będzie robiona i tak dalej, może by jakimś kruszywem wysypać rzeczywiście te boki, bo naprawdę nie idzie zjechać. Bo już jest tak wybite, że przykładowo jest w niektórych miejscach 15 cm, to jest minimum, żeby zjechać. Jak się zjeżdża na bok, to można spodem samochodu się rysuje. Jak dużo już mówimy dzisiaj o tej kanalizy, to ja chciałam się zapytać, czy Budzisław Stary ma szansę dostać gdzieś w przyszłym pięcioleciu, czy ja tę kanalizę, czy nie? Nie, no bo jak już doszliśmy do Kołomi, to może Budzisław pójdzie. Na pewno nie dożyjemy. Dożyjemy. Najpierw wrócę wodę do picia. Właśnie. A potem. Najpierw woda. Bo jak nie będziecie tego napić, to nie będziecie czym wylać. Kiedy realizacja tych poprzednich funduszy sołecka, to jest dokumentacja na następne, a tu nic się nie dzieje. Słuchajcie, są dodatki na domowe, to może będą na filtry do wody. Proszę bardzo, cześć. Ja jeszcze to. Czy we wszystkich drogach asfaltowych będą dziury zalewane? Czy tylko tak wyjątkowo, gdzie? Nie, no tam gdzie się robią, to zalewane. To znaczy, że dalej będzie, tak? Tak, właśnie. Nie rozumiem, ale o której wziąłem? No wieś tu od nas od Bistwaga. Są dosyć już takie, że ktoś się człowiek bije i znowu ze 3 lata będziemy czekać, jak od zeszłego roku czekałem. Na prawo. No. Najpierw tak głosić, a potem dziurę nie robi. Ja myślę, że to nie wszystkie, czy to jest mniejsza, czy to nie? Bo jak to mają? Dziurę. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, bo tutaj dużo pytań na temat tego funduszu sołeckiego. Państwo nie mówicie w tych sołeccach, które zostały zrealizowane. To stopniowo nie da się zrobić, bo pracowników w urzędzie większością tych spraw zajmuje się pani wójta. No nie zatrudnię 3-4 pracowników, którzy by tylko siedzieli przy tym i zrobili w ciągu miesiąca wszystko, rok ma 12 miesięcy. Także no jedni są wcześniej, nie powiedziałem też o tym, że na Rososze jest też realizowane, myślę, że dzisiaj będzie skończone to, co podjęła miejscowość na zebraniu, sołectwo na swoim zebraniu, czyli ta zadaszenie łącznie z ławkami i ze stolikami. Tutaj Janek mnie na tamtej sesji też się pytał i nic się w temacie nie robi, jednak się robiło, pracownik robił, dzisiaj już są urządzenia kupione, w poniedziałek będą mogliby jutro odebrać, ale mówię, pracownik jest na urlopie, w poniedziałek odbierze i w większości te sprawy już są zaangażowane, że są na ukończeniu. Tu u Was, mówię, też jest robione rozeznanie, też lada moment będą sprawy poczynione. Co do Uczywna też nadal mówię, robię rozeznanie celowe do tego, żeby jak najwięcej zrobić w ramach tych środków i też myślę, że być może pod koniec lipca lub początek sierpnia byśmy z tymi pracami ruszyli. Co do tego pisma do kopalni, ja już kazałem, co prawda to pismo jeszcze nie zostało przysłane, ale wyślemy to pismo jako gmina. Myślę, że nie będziemy brali podpisów, bo właścicielem tej działki jest gmina i my od siebie mówimy, stosujemy oficjalne pismo do dyrektora, do prezesa kopalni w tej sprawie, jednak tutaj o tym dopuszczaniu tej wody, to ja mam, jeszcze mam jedną sprawę z kopalnią, taką jak mówimy o tej wodzie, że no w Uczywnie niestety, mimo że ta woda jest dopompowywana, to się okazuje, że tej wody ubywa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, no wy tam, mówię, mieszkańcy Uczywnia pewnie tak, że jak się patrzy na tą wodę, która jest na gminie Kramsk, gdzie załóżmy była dopompowywana i jest nadal dopompowywana,
i się okazuje, że poziom wody w tym nowo powstałym jeziorku sporo opadł. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Te drzewi się bardzo mocno teraz poszerzyły, a kopalnia teraz występuje do powiatu o kierunek rekultywacji tutaj u nas i między innymi powiat wystąpił do mnie o wyrażenie opinii jako gmina. Ja tej opinii do powiatu nie dałem ze względu na to, że uwarunkowałem to, że muszę mieć odpowiedź od dyrekcji kopalni. Ze względu na to, iż kopalnia umotywowała tak, że ten zbiornik u nas wodny, który powstaje tutaj, powstanie pod drzewcami, on się napełni w przeciągu chyba 3 czy 4 lat. Samoczynnie z ludów i podawają, że badania, które były przeprowadzone 20 czy 30 lat temu, wskazują na to, że tej wody tyle jest, a przy tej wody wiadomo, że nie ma, bo ona została stopowana. Ja wysłałem jedno pismo do kopalni, ze względu na to też powiat mnie wstrzymał, jak gdyby czy przedłużył termin wydania tej swojej decyzji, no motywując o tym, że ja wystąpiłem do kopalni, jest to prawnie wszystko uzasadnione. Dostałem odpowiedź od kopalni taką na okrągło napisaną, bez żadnych dokumentacji, tylko znów ogólnie mówią, że tak, że w tym roku były, tak mówię, 30 lat temu były robione badania, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby tej wody nie było i tak dalej. Teraz wystosowałem następne pismo i podałem w tym piśmie, że chcę mieć zrobione badania z roku 2016. Bo wtedy geolog, który będzie to robił, no musi je pod tym podpisać, czyli musi fizycznie zrobić, czyli odwierty muszą być zrobione i stwierdzenie, jakie są te wody, kiedy zostaną ten zbiornik napełniony, czy ewentualnie będzie musiała być woda doprowadzona z zewnątrz, żeby ten zbiornik zasilił. Bo drodzy Państwo, patrząc tak, z punktu widzenia pieniędzy, załóżmy, czy środków, które gmina utrzyma, to jeżeli teraz tak, ten zbiornik ma być napełniony wodą, jeżeli on nie będzie, to kopalnia nie będzie mogła zakończyć rekultywacji. Kopalnia cały czas będzie musiała płacić podatek od nieruchomości, czyli z jednej strony dobrze, bo gmina by miała pieniądze. Ale przecież nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi, najważniejsza sprawa jest o to, żeby mówię jak najprędzej, żeby ta dziura została właśnie zagospodarowana, czyli napełniona wodą, żeby ona nie powodowała leja depresyjnego, bo tak to jak będzie dziura, gdzie będzie na dnie tylko woda, to wiadomo, że z całego terenu będzie ta woda ściągała i ciągle my jako mieszkańcy i rolnicy będziemy mieli z tym problem. Dlatego też nie chodzi tylko o pieniądze, tak jak powiedziałem, ale chodzi właśnie o to środowisko i dlatego te działania moje są idą w tym kierunku, żeby w ten sposób to było zrobione. Odpowiedzi od kopalni teraz nie dostałem, czy będą te badania robili, czy nie. Jeżeli nie będą, no to pozytywnej opinii mojej na pewno na ten temat nie będzie. A z tego co mi wiadomo, że jeżeli nie będzie mojej opinii pozytywnej, to i powiat takowej opinii pozytywnej nie wyda. Czy by była możliwość korzystania z podwórka jako parkingu w Dębach? No trudno mi jest powiedzieć, bo to podwórko też za duże tam nie jest. Zresztą muszę sprawdzić umowę, jak ta umowa jest, ale na tym podwórku, żeby, mówiąc między nami, żeby wycofać, to osoba starsza też by tak łatwo nie miała, bo też ten jest tam wąski, tu wjazd co jest do garażu, jest, ewentualnie tu gdzieś tam wymanewrować, bo tam na tym już później, co jest naprzeciwko tego, nie za bardzo, ale myślę, że rozpoznam ten temat na pewno, ale też polepszy się sytuacja, gdy będzie wybudowana droga, bo przy drodze robimy tamtej wjazdowej, robimy kilka miejsc parkingowych, czyli wtedy mówię, tam ruchu nie ma, czyli swobodnie te osoby, jak które staną tam, będą mogły sobie wtedy wycofnąć. Co do basenu, ja myślę, że od nowego roku szkolnego młodzież będzie mogła korzystać z tego basenu, jednakże tu mówię, od dyrektorów mam potwierdzenie i zgłoszenie na piśmie od dyrektorów szkół w sprawach biletów wejściowych, a sam dostarczenie dziecka w ramach już własnych rodziców. Ale nie mogę na chwilkę. No właśnie ja rozmawiałam, nie wiem, z czyjej inicjatywy, bo na przykład właśnie rodzice i nawet tych, którzy już nawet dworzą. Chodziło o to, że nie każdy ma samochód i nie każdy w soboty nie ma autobusu. W taki dzień też nie ma. I chodziło o to, że nawet rodzice byli skłonni dołożyć, ale żeby mieli dojazd, bo nie wszyscy mają samochody i w takim układzie skorzystają te dzieci, których rodzice mają czas i mają samochody.
W tym sensie. Jest to, jest, wiem, to, mówię, czy... jest to do rozważenia, możemy, mówię, zaprosić dyrektora na komisję oświaty i... No właśnie, bo ja bardzo nie, no bo jaka jest kwestia jeszcze, bo myślę, że to też jest pewna sprawa, także dyrektorzy rozmawiają z rodzicami, ale pewno i dyrektorzy mają swoje sugestie, bo wiadomo w tej kwestii, ale no argumentem jednym z tych, że dowozy ogólne jakby były z autobusem, wiadomo, że koszty dla gminy się zwiększają ze względu na to, że opieka nad tymi dziećmi, że trzeba zapłacić za autobus. Argument ten, co tutaj radna mówi, że no może rodzice partycypowali, załóżmy, koszty dojazdu by był po stronie rodzica, jest taka możliwość, tylko bynajmniej artykułowanym takim przez dyrektorów sprawą, że no tak, wynajmiemy autobus, a i tak 40, tam ileś osób nie wejdzie od razu na basen. Że po prostu nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby 40 dzieciaków weszło na basen, czyli nie wiem, grupa 18 ponoć osób, maksymalnie 15-18 osób, to mogła jednorazowo wejść na basen. I tu był ten argument, że jeżeli pojedzie załóżmy 40 dzieciaków, to teraz co? Łączyć na grupy, te dzieciaki jedni czekają, gdzieś tam widzy wchodzą i tutaj ten problem był od opieki finansowej. No tutaj jest też problem, bo jest gminny ten kurs, my mamy strażacki samochód tak samo tyluosobowy, są kierowcy z uprawnieniami, którzy mogą wozić dzieci. To jest taka sprawa, że może rodzice mają samochody, tylko może nie mają czasu albo nie lubią się kąpać. Samo dziecko nie wejdzie na basen. A jeżeli jest wyjazd ogólny, to dziecko by pojechało. Opiekun. I tu jest... Drodzy Państwo, nie no, każdy ma rację w takim momencie. Każdy ma rację w takim momencie. Każdy wieje. Tylko właściwą decyzję. Właściwą decyzję, ale za każdą decyzją idzie i odpowiedzialność i pieniądze, bo teraz tak, rodzic nie chce jechać, bo załóżmy nie, bo nie chce wejść pilnować własnego dziecka. A teraz z punktu widzenia wychowawcy, który pojedzie z tym dzieckiem, nie daj Boże, są sytuacje, gdzie ja mówię, jak woziliśmy dzieciaków do Turku, w tym okresie rozmawiałem z tym dyrektorem basenu, tydzień przed tym utopiłby się jeden z najlepszych jego ratowników. No, z głupoty poszedł, ktoś tam chciał pokazać na tym i się okazuje, żeby dwóch kolegów go nie zauważyło i nie uratowało, to ratownik by się utopił na u niego na basenie. Także ta odpowiedzialność jest i tu mówimy, że rodzice nie chcą jechać, ale nie daj Boże, odpukać niemalowane, niech się coś stanie temu dziecku pod opieką załóżmy wychowawcy, to dopiero wtedy ty rodzice co powiedzą. No, nie mamy na no jeżeli tak będziemy podchodzić do tematu, no to nikt nie powinien na basen chodzić, na basen się każdy utopi, ale nie jest ratownik, że ma pilnować. Ale rodzice muszą się tym zająć. Ale dyrektorze, ja rozmawiam nie... Ale to czemu? Ja mówiliście, że rodzic nie chce się odpowiedzialności. Ja, to nie chodzi o odpowiedzialność. Może teraz piłki, nie wiem, rodzice są starsi, może... Nie chodzą na basen, nie gra, to znaczy, że są... Ja nie mówię, jak teraz o sobie, mówię, że na pewno tacy są. Dziecko chętnie by pojechało na przykład. Może rodzic tu nie wejdzie, nie wiem, nie chce się po prostu... Proszę Państwa, ja myślę tak, że na pewno te wyjazdy będą, formę tych wyjazdów dopracujemy. Co do tej wody z hydroformy, drodzy Państwo, ja już prowadzę rozmowy, co prawda z paroma osobami czy firmami i myślę w ten sposób, że nie chciałem tego wcześniej mówić, dopóki nie rozeznam tematu, ale powiem tak, że przewiduję, że być może w przyszłym roku w hydroformie Dęby Szlacheckie bym chciał, żeby został przeprowadzony modernizacja tej hydroformii na nowoczesne urządzenia i wtedy mi się wydaje, że to skończy problem. Bo drodzy Państwo, nie wiem, przeglądy przez iluś specjalistów, nie wiem, pukania sieci pod okiem specjalisty, żeby nie było, że Radek jest sam, może źle to robi, może nie tak. Się okazuje, że no, tych efektów nie ma, że na każdej sesji jest taka sytuacja. Ja już od dłuższego czasu rozeznaję temat i myślę, że w odpowiednim czasie Radzie zaproponuję pewne rozwiązania i
Oczywiście też bym chciał, żeby no, w pierwszej kolejności musimy podjąć decyzję o tym, żeby przeznaczyć środki na dokumentację, ale też bym chciał, żeby pozyskać środki na realizację. I teraz co się okazuje? Że z tym już będzie problem. Ze względu na to, że pulę mamy 2 miliony i więcej nie dostaniemy na sprawy wodności. I teraz, jeżeli te 2 miliony przeznaczamy na kanalizację, no to na pewno, no zobaczymy po przetargach, jak to pójdzie, ale na pewno, to 15%, że z tych 2 milionów nie zostanie na to, żeby włożyć w ten. Myślę o tym, że będziemy musieli myśleć w kierunku, może, bo są możliwości środków na innowacje. Może właśnie jakiś ten system nowoczesny, który będzie u nas, może to pociągniemy pod innowacje i tu byśmy jakieś środki pozyskali, ale mówię, no to już generalnie są takie sprawy techniczne, nad którymi będziemy pracowali. Jeżeli się nie uda, no to ewentualnie albo z własnych środków, albo z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wtedy z pożyczki, bo tutaj na ten cel można by wtedy z tego skorzystać, bo to nie jest włączenie, bo także tu na ten cel można by z tego skorzystać. Ale w tym kierunku planuję pójść i... Ale czy to załatwi temat? Hydrofornia, czy to jest problem w hydroforni, czy na przykład ktoś zakręca wodę i już jest? No to jest drugorzędna sprawa, że ktoś zakręca wodę... U mnie też tak była herbata normalnie i to można powiedzieć mocna herbata leciała kiedyś. Dzwoniłem do radka, czy była jakaś awaria, no bo było powiedziane, że to tak się dzieje, jak jest awaria, czy tam ktoś wodę zakręca. No, no niczym nie wie, no a woda leciała brudna, no to nie wiem, czemu. To jest problem, bo nie tylko u ciebie leci. Nie, no, ale na pewno jest problem. I to jest bardzo często, to nie jest tam zakręcania hydrantów jest tak samo. No, przykład tutaj na kolonii był taki. Żeby to się działo tam chwilowo, raz na rok, ale to jest często. No to... Ale proszę Państwa, w ten sposób to rozmawianie to nic nie da, no po prostu to mówię. No ja nie wiem, ktoś jakiś fachowiec, niech by się wypowiedział na ten temat, czy coś, dlaczego tak się dzieje, no nie wiem, czemu tak jest. No jeżeli woda jest podana, jest dobra, a ma kolor herbaty, no to chyba coś nie jest. Czy mogę Panie Wójcie jeszcze słowo? Chciałabym powiedzieć odnośnie tej wody. Kanalizacja, chcę to porównać do kanalizacji. Śmierdziało, brzydki zapach, za mało, była starodawna, przestarzała. Jest po modernizacji, problemy się skończyły, wszystko idzie ku dobremu. Więc myślę, że jeżeli są hydrofonią, też zacznijmy remontować i tak jak mi powiedziano, no nowoczesno, skończą się problemy z wodą. No ciekawe, czy to... Ja to przez tyle lat, jak pan wcześniej powiedział, że nie są... Po przejściu przez filtry wszystkie. W jakim ono stopniu wychodzi? To jest czysta, czy to jest za wodę? Nie wiem. Tego nie mogę zrozumieć, bo wszyscy mówią, że jest okej, że macie to okej. To jest przyczyna dalsza, że na końcówkach linii jest ta woda? To nie ma mądrego, bo jest lekarstwo jedno, spuścić wodę tam gdzieś w hydrancie, no i aż zacznie lecieć czysta. No. Innej recepty nie ma, no tak robią wszyscy. Radek czy tam, nie wiem, czy Bogdan. Drodzy Państwo, następna sprawa, tablice ogłoszeniowe. Oprócz Trzebuchowa, gdzie jeszcze, bo na Trzebuchowie o jednej mówiliśmy, dodatkowej, bo tamte, które są zamontowane, o dodatkowej tablicy. Ale jednak, drodzy Państwo, ja myślę, że też te tablice ogłoszeniowe powinny być w punktach takich, bo ja nawet na rozorze patrzę tu nasz. Jest tablica konsultysta. I na tej tablicy generalnie nikt nie czyta. Generalnie nikt nie czyta, bo samochodem jeździ, kto idzie teraz pieszo przez wieś. Tam nie ma chodnika, jak jedzie samochodem, to nikt nawet nie zerknie na tą tablicę. Ja z iloma osobami rozmawiam, no nigdzie nie powie się liścia. I u mnie na przykład w Rososze, bo wiem, że na niektórych miejscowościach niektórzy są tyści się gniewali, że koło niego nie ma tablicy ogłoszeniowej. Uważam, że właśnie tablice ogłoszeniowe powinny być na wjeździe do miejscowości, na krzyżówce gdzieś tam, najlepiej na krzyżówce, gdzie się zwalnia, koło sklepu. Bo u nas w Rososze, to powiedz na Rzecinie, tak u nas w Rososze ludzie tak mówią,
No u nas to nie ma żadnej informacji. No jak, to są nadawice. Mówię, przejawicie. No to nadawice, czyli no, koło krzyża na drzewie, jak wisi, to wszyscy wiedzą. Bo jak jedzie, to się nadzieje i patrzy, o kurczę, wisi, to nawet się cofnie jeszcze do tyłu i przeczyta, zobaczy. I faktycznie trzeba w takich miejscach, bo też bez sensu jest, żeby nie wiadomo ile tych tablic, a jak będą w nieodpowiednim miejscu, to jak się nie przeczytają. Nie? Ale prosiłbym jeszcze oprócz tego, jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie do pani sekretarz, zamówi w tej samej firmie, co braliśmy, zgłosić tutaj do pani Renaty, zapiszemy i zgłosimy i te tablice dokupimy. Nie tam drugi ustawić, nie będziemy ewentualnie powiadomo, to jest przesadzę, bo to lepiej nie przewodzić. Ewentualnie mówię to tam nic, tylko lepiej papieru, robię. Są to ograniczenia prędkości na kolonii i dosypania tych pomocy. Ja to w piśmie wystąpię do pana Grzegorza Kujawy i zobaczymy co to. Chociaż chcę powiedzieć, że dwukrotnie występowałem, a jest radny jeszcze są tych zasieka, dwukrotnie występowałem w sprawie tych barier, bo raz wystąpiłem tym pismem, to część zrealizował, na to resztę nie odpowiedział. Napisaliśmy drugie pismo, do tej pory na nie odpowiedzi, ani realizacji nie mam. Też muszę to w tym piśmie jeszcze raz wrócić do tego tematu i napisać, powtórzyć mówię sprawę tych barier. Co do kanalizacji Budzisławia Starego, na ten moment trudno mi jest powiedzieć, jakie będą w ogóle możliwości dalsze, ale na pewno jest ten system dofinansowania indywidualnych i to będziemy, mówię, dofinansowali w następnych latach, czyli jeżeli ktoś nie ma szamba albo jest za drogo wywożenie ze szamba, no trzeba iść w kierunku tych przy zagrodowych oczyszczalni ścieków, które gmina będzie dofinansowała. O funduszach sołeckich już na samym początku powiedziałem, że one są realizowane, no jedne wcześniej, drugie później, na pewno mówię, będą wszystkie zrealizowane. Do końca? No myślę, że wcześniej. To dziury w drodze będą, pewnie w przyszłym tygodniu będziemy z Bonarza, robienie się znowu wybije, w następnym tygodniu będziemy remontować. To wszystko. Dziękuję bardzo, jeszcze do tych wyjaśnień. Nie ma. Wobec tego najważniejszy temat. Zamykam obrady 21. sesji Rady Thank you.